no to jestem jedynym fotografem Red Bulla na Pucharze Świata DH i Cross Country. Ciężko jest jakby zrobić taką relację z zawodów, no będąc jakby jedną osobą, no nie może być wszędzie. Ty, ej ziomek, masz moją fotę, albo czy wyjdziesz po zawodach, to pewnie też przeżyłeś. Nigdy w życiu bym tego nie powiedział. XC, lajkra, golenie nóg, dlatego też no wolę XC. To zamykam biuro, zazwyczaj i suwaczki jeszcze, cyk, cyk, cyk. No i my byliśmy tam wtedy pierwszy rok, zero pojęcia w ogóle o tym, jak się buduje. Ale jak się pomylisz o pół metra, to cześć, czołem. Znaczy no, prawa ręka łopata, lewa ręka aparat. Siemanko, z tej strony Mateusz Szachowski i Piotrek Krajewski. Witamy Was w kolejnym odcinku serii podcastu Oni. Naszym dzisiejszym gościem będzie... mój wieloletni przyjaciel i osoba, dzięki której sięgnąłem po aparat, Bartek Wolis-Woliński. Porozmawiamy o fotografii, o wyjazdach i ogólnie o zajawce rowerowej. Dowiecie się, kim jest Wolis, dlaczego jest taką super mordką i mam nadzieję, że zobaczycie go w kolejnej relacji Red Bulla z Pucharu Świata. I nie tylko. Zapraszam na kolejny odcinek z serii podcastu o nie. Ile ty masz lat w ogóle? Ty jesteś starszy? 9-0. Ty jesteś najstarszy, ty jesteś 9-0. To będzie 31. 31, no. 31. 30, ja 30, a ty jesteś 29. Tak. Serio? Będziesz miał 30? Kiedy? W kwietniu. W kwietniu. Wow, shit, bro. Na razie to jest sukces, że żyje. To jest, myślę, tak, że to jest. Tak, no. 30. Nikt nie wierzył. Jeszcze jest można chwila. Można dostać, bo nie wiem, teraz na kogo się patrzysz. Na kogo chcesz. Tam byłem naatakowany tylko przez jedną osobę, a teraz przez dwie. Pisz tak, wiesz, jak kobra. O tak, ja mówię tak, a to... Ale tu się patrzę tylko w jedną stronę wtedy. Bartek, no nie da się ukryć, że musiał się sezon skończyć, żebyś się zgodził z nami spotkać, bo wiem, że chciałeś. Nieprawda, zgodziłem się wcześniej. No tylko sezon. Nie miałem czasu. No właśnie. Dlaczego nie miałeś czasu? Co robisz w trakcie sezonu, że nie masz czasu? No pracuję, przynajmniej się staram. A co robisz? No, a tak konkretnie? No. Za co ci płacą, Bartek? Za co ci płacą, właśnie. No, przez cały rok w zasadzie robię zdjęcia na Pucharach Świata DH i Cross Country. No do tego dochodzi jeszcze zazwyczaj Red Bull Rampage, jakieś sesje katalogowe dla różnych marek i no i w sumie tyle. I tak się kalendarz, że tak powiem, zapełnia od w sumie kwietnia do, kiedy to było ostatnio, co gadaliśmy, koniec października. Koniec tak października. Naprawdę, no. Tak. To już tak naprawdę na początku roku masz zabukowany cały rok mniej więcej? Także wiesz, że już... No tak się staram. Mhm. Różnie to bywa, bo wiadomo, sytuacja jest płynna, szczególnie teraz na rynku rowerowym, no to... Każdemu te rowery zarówno tak szybko przychodzą, jak i odchodzą, bo się wszystko sprzedaje w zastraszającym tempie, też produkcja rowerów jest dużo mniejsza, a z racji tego, że siedzę jakby na tyle mocno w tej fotografii rowerowej i staram się na tym tylko i wyłącznie skupić, no to jestem trochę uzależniony od tego, że okej, nie ma rowerów, no to nie robimy sesji katalogowej, prawda? Czy nie ma ciuchów, no to nie robimy sesji, to jest wszystko potem przekładane w czasie, w zeszłym roku to było prawie o 2 miesiące, więc... No finalnie robiliśmy na przykład sesję dla Iona zamiast w czerwcu, to w sierpniu i zamiast w fajnej pogodzie, to w 40 stopniach, nie? Więc różnie to bywa. Ale to jest, bo teraz powiedziałeś o tym, że robisz zdjęcia na Pucharach Świata i sesje katalogowe, tak? Jakieś projektowe, to są jakby dwie... Tak, to są dwie różne rzeczy, no bo jeżdżę na Puchary Świata DH i Cross Country dla Red Bulla i to jest 10 do czasami 12 Pucharów Świata w ciągu roku. No a oprócz tego robię sesje katalogowe, lifestyle'owe dla różnych marek. No i to zazwyczaj jest taka jedna sesja trwa parę dni, no i one są rozłożone w czasie zazwyczaj od końca maja, powiedzmy początku czerwca do końca sierpnia tak naprawdę. Plus jeszcze jakieś wyjazdy z ziomkami w sumie, nie? Na jakieś sesje zdjęciowe. No tak, tak, tak. No gdzieś tam zawsze staram się to wciskać, aczkolwiek ten okres najbardziej taki gorący dla mnie i gdzie mam najwięcej pracy, no to jest od czerwca do sierpnia. No i wtedy to nawet tak naprawdę nie wsiadam na rower, bo nie ma czasu i nie ma mnie w ogóle na miejscu, więc... To zbiegasz po trasach bardziej, nie? No, zazwyczaj tak. A wiemy, że z biegania się też trochę wywodzisz. Bo z tego co pamiętam, to był twój pierwszy sport. Tak, no mój tata był trenerem lekkiej atletyki, no i ja w sumie od dziecka zamiast jeździć na wakacje, no to głównie jeździliśmy na obozy rowerowe
No i sporo biegałem od dziecka i tak płynnie w sumie przeszedłem w rowery, więc ten sport gdzieś zawsze tam był z tyłu głowy. A skoro jesteśmy przy początkach, to wiem, że też takim punktem, którym ja Ciebie poznałem, to było skarżysko i skafunder. No. I zajezdnia kolejowa, na której wydarzyła się... Nie wiem, czy chcesz szachu o tym mówić. Właśnie to jest to, że jesteś osobą, którą ja wiem, że wiesz tyle o mnie i masz tyle moich zdjęć, że nie możemy nigdy się pokłócić. Nie wyobrażam sobie, żebyście mieli się pokłócić. Ale... Tak, tak, jakby jesteś jedną z pierwszych osób, które tak naprawdę poznałem na scenie rowerowej i trochę nakreśliło mi, jak ta scena rowerowa wygląda. I fajnie się to ogląda, że mimo tego, że jesteśmy pewnie te 15 lat później, od kiedy się poznawaliśmy, to jesteś dalej fotografem, bo wtedy też byłeś już fotografem. No, dużo powiedziane, ale gdzieś tam zaczynałem. Ale też jesteś osobą, która tak naprawdę jest chyba jedną z nielicznych fotografów europejskich Red Bulla, która tak jeździ, ma cały sezon. Że kiedyś jakby, jak ja zaczynałem, to był, wiadomo, był jakby, jeszcze był Sven Martin, pojawił się Mad Dog, były osoby, które były, kojarzyły się, że są fotografami Pucharu Świata. I pojawia się Wolis, który zaczyna jeździć na wyjazdy Red Bullowe. Ja byłem twoim wielkim fanem również dlatego, że chciałeś mnie przekimać na podłodze w hotelu, jak jeździłem jako trochę mniejszej skali fotograf. I ja latając małpką, a ty tam jakby profesjonalnie ubrany i byłeś takim moim wejściem w ogóle w świat fotografii. I dalej tam jesteś. I jakby jesteś jedną z nielicznych osób, które utrzymały tą pozycję. Bo jednak tych fotografów się trochę przewinęło przez scenę rowerową i z Polski, i ze świata, a na Pucharze tak naprawdę jesteś, nie wiem, ilu jest fotografów Red Bulla na świecie, takich na rowerowych? Pucharze Świata DH? No to jestem jedynym fotografem Red Bulla na Pucharze Świata DH i Cross Country. No jeżeli chodzi o inne eventy, gdzie jest no, potrzeba, żeby było więcej osób, na przykład nie wiem, czy District Ride, czy na przykład Roof Ride, jak był w Polsce, albo Rampage, no to zazwyczaj to jest team kilku fotografów, no bo ciężko jest jakby zrobić taką relację z zawodów, no będąc jakby jedną osobą, no nie może być wszędzie. Na zawodach DH jest o tyle łatwo, że jest bardzo dużo zawodników, jest jedna trasa i tak naprawdę, nie wiem, mam takiego znajomego z Estonii, który robi na przykład rajdy w WRC, no i on też pracuje dla Red Bulla i on też robi zdjęcia sam, no bo też jest rajd, jest dużo zawodników, jest jedna trasa i to jest w miarę łatwe do cyknięcia, ale no są eventy, na których no musimy być w teamie i to też jest super, bo ułatwia pracę i można się skupić na tych super rzeczach, a nie robić 10 rzeczy naraz czasami. To pamiętam z District Ride, że tam przechodzenie między sekcjami jest niemożliwe przy 40 tysiącach osób. No nie ma szans. Nie ma szans. A jak w ogóle to wygląda? No bo tak jak powiedziałeś, każdy ma wiele przejazdów, mamy kilka charakterystycznych punktów na trasie, mamy, nie wiem, wielkiego gapa, kilka jakichś chamski rock garden, jakieś korzenie. To jest tak, że na przykład tu stoisz, tu cyknę, nie wiem, 15 osobom, zejdę 15, czy tu cykniesz wszystkim, kolejnym wszystkim, jakby potem znowu wszystkim na kolejnej przeszkodzie, czy jak ten schemat wygląda? Wiesz co, to jest, kurczę, to jest czasami bardzo losowe, bo zazwyczaj na Pucharach Świata, w zasadzie zawsze na Pucharach Świata DH na przykład, jest tak, że mamy jeden dzień treningów, potem są na koniec dnia mierzone treningi i to jest dzień, w którym jest najwięcej tych treningów, bo jest około chyba 5 czy 6 godzin tak naprawdę dla elity, no bo jeszcze są juniorzy, kobiety, no to jakby licząc wszystkich, to jest tak naprawdę cały dzień na trasie. W kolejny dzień mamy treningi i kwalifikacje, no i kolejnego dnia są finały już, które są poprzedzone treningami. No i podczas zawodów, znaczy może inaczej, podczas treningów to wygląda tak, że po prostu idę na trasę i staram się codziennie zrobić jak najlepszy materiał z jak największą liczbą zawodników, którzy mnie interesują, czyli zazwyczaj jest to pierwsza dziesiątka i jakby tacy młodzi, dobrze rokujący rajderzy, którzy wiem, że mogą się przebić do tego top 10. No i po kwalifikacjach już jestem w stanie powiedzieć, ok, to na przykład zawodnik z numerem 52 był w top 10, to na pewno mu pójdzie dobrze w finałach, szczególnie, że też jest, to jest jakby kolejność ustalana w kwalifikacjach, jest kolejnością potem w finałach. No i robiąc takie zdjęcia na kwalifikacjach i na treningach, robię sobie taki backup jakby fotograficzny, czyli robię wszystkie te najfajniejsze kadry, które chcę i których nie mogę zrobić podczas zawodów, bo podczas zawodów też są ludzie, więc biorę to pod uwagę, że okej, ten i ten spot może wyglądać super, jak się wypełni po prostu publicznością. No i gdzieś mam to z tyłu głowy, a na samych zawodach, no wielu w ogóle fotografów siedzi na dole i robi zdjęcia tylko na linii mety i na tych ostatnich kilkuset metrach, no a ja jako jeden z niewielu, albo w sumie nawet jedyny, schodzę całą trasę, bo nie zależy mi tak naprawdę
na jakoś konkretnych zawodnikach, bo mam ten backup z tych poprzednich dni i tak naprawdę muszę zrobić zdjęcia pierwszej piątki i mogę się ustawić w miejsca, które mnie najbardziej interesują i wiem, że będzie super foto akcji, zupełnie inna od tych, które są na dole, więc no to jest na pewno plus pracowania dla Red Bulla, bo no im nie zależy tylko na Red Bullowych zawodnikach, tylko w zasadzie na wszystkich najlepszych zawodnikach, więc ja mam za zadanie zrobić taką relację z zawodów, gdzie okej, mamy jakąś szeroką akcję, wąską akcję, trochę lifestyle'u, więc tam zawsze staram się zejść na sam dół, żeby oprócz akcji jeszcze uchwycić jakiś lifestyle, emocje na mecie, no i cały jakby klimat imprezy. To dostajesz brief? Czy nie, już nie, wiesz, to jest takie prostu umowne. No, oni mi też, fajne jest to, że na tyle mi ufają, że wiedzą, jakby, że ja wiem, co mam robić i że zrobię to dobrze, także de facto nie mam briefu. Jakby robię już to tyle lat, że no jest jakby zaufanie po obydwu stronach, więc super. A powiedziałeś szeroko-wąsko, czyli rozwinąć to, że szerokie i wąskie kadry. Co znajdziemy w twoim plecaku, jak ruszasz na trasę i wiesz, że spędzisz tam cały dzień i wiesz, że mogą być różne warunki? No, jeżeli chodzi o zawody DH, to ja już naprawdę ograniczyłem mój jakby plecak do minimum i staram się nie nosić za dużo, bo wiem, że rzadko tego używam. Rzadko używam stałek. Stałkami głównie robię jakiś lifestyle, a tak to akcje staram się robić zoomami, bo no jest to dużo łatwiejsze, kiedy idziesz, nie wiem, na 6-7 godzin w górę z plecakiem, no to trzeba jeszcze dołożyć do tego wodę, jakieś jedzenie, no to robi się nagle ponad 20 kilo. Więc taki podstawowy setup to zawsze mam dwa aparaty ze sobą, jakąś kurkę przeciwdeszczową, właśnie jedzenie, wodę. Do tych dwóch aparatów dochodzi 70-200, 24-70, 14-24, no i jakiś fisheye w sumie i to by było na tyle. Masz dwa aparaty na dwóch różnych ogniskowych ustawione, że blisko, daleko? Czy... Nie, znaczy kiedyś tak robiłem, teraz już jakby nie robię na ilość, bardziej na jakość. Kiedyś jakby też się starałem, żeby uchwycić każdego i musiałem złapać każdego rajdera w tym super miejscu, a potem widziałem, że jakby połowa zdjęć i tak nie jest używana, więc no nie ma to sensu. Wolę się skupić na tych fajnych rzeczach, zrobić fajne zdjęcia, niż zrobić ich mnóstwo i każdemu, bo też jakby nigdzie to później nie jest używane. A czy skoro robisz tak dużo, robiłeś tak dużo zdjęć, to też pewnie poznałeś wiele ciekawych osób, jeżeli chodzi o zawodników, bo jednak też się wywiązuje relacja, ej ziomek, masz moją fotę, albo czy wyślesz po zawodach, to pewnie też przeżyłeś. Tak, kiedyś Danny Hart do mnie napisał w ogóle, tak był off-season, pamiętam jakoś, no taka pora była jak teraz, jakoś przed świętami. I dostałem wiadomość, w ogóle na fejsie mnie znalazł, że ej, widziałem tu taką fotę z Logangu, wysłałbyś mi ją? I ja tak, what? W ogóle Danny Hart do mnie pisze. I mówię, pewnie, mordo, nie ma problemu. I zrobiłem mu paczkę takich zdjęć z całego sezonu, jeszcze chyba z poprzedniego, no to był mega zajarany. Best chyba... gif ever made. No, dokładnie, jeszcze tym jego głosem. No, także myślę, że też niewielu fotografów tak naprawdę wysyła tak zdjęcia, w sensie, że mało rajderów pewnie prosi fotografów, żeby wysłali zdjęcia, ale też ci fotografowie na Pucharach Świata, którzy są, no to oni są skupieni stricte na swojej pracy, robią tylko swój team i that's it. A ja mi się wydaje, że jestem jedną z niewielu osób, która robi wszystkich zawodników. Jednak jesteś reporterem dla mediów, a nie dla danego teamu. Dokładnie. I tak. Czy umiałbyś porównać, czy wolałbyś robić, czy chciałbyś kiedyś spróbować robić team na przykład? Jakiś taki, który jest top 3, robić tylko teamowy i jeździć z nimi busem na przykład? I... Myślę, że nie. Myślę, że nie, bo ja i tak robię jakby takie małe artykuły robimy na Red Bull Bike, przy których na przykład followuję jednego rajdera przez cały weekend. I wiesz, piszemy o nich historię, idziemy właśnie do ich pizzów, czyli do tych albo samochodów, albo namiotów, które mają, spędzamy z nimi cały dzień i robię tam bardzo dużo lifestyle'u i na pewno super jest to, że jakby znam już tych riderów na tyle, że oni też mnie kojarzą, zupełnie inaczej nam się pracuje niż parę lat temu, bo już siebie znamy. Nie jesteś obcy. Dokładnie. I nie jestem takim typem z zewnątrz, co przychodzi, tylko wiesz, tu pogadamy, tu porobimy zdjęcia, jest fajnie i też super, bo jest różnorodność. Jakbym był z jednym teamem, to bym był cały czas z tymi samymi ludźmi, fajnie, ale po roku takiej pracy to na pewno czuję się wypalenie zawodowe i widzę to po moich znajomych, którzy robią zdjęcia dla teamów, że okej, no oni jakby odgrzewają kotleta z tymi samymi twarzami, tylko kolory rowerów się zmieniają, a ja o tyle mam ten komfort, że cały czas ci ludzie się zmieniają, cały czas jest kto inny, inna osobowość, inaczej się zachowuje przed kamerą, więc zawsze to jest jakieś wyzwanie. No bo myślę, że jesteś osobą też... dla nas charakterystyczną, bo cię znamy, ale tu mam pytanie takie, no bo robisz foty DH, co jest sportem ryzykownym, widowiskowym, duże hopy, duże gapy,
i cross country, gdzie też to się, jakby też to idzie w tą stronę. Bez obrazy. No. Szczerze powiedziawszy. Ale jakby jest różnica, powiedz coś na ten temat. Jak... No szczerze powiedziawszy, wolę robić zdjęcia cross country. Lajkra cię ci ciągnie. Tak, bardzo. Nie no, nigdy w życiu bym tego nie powiedział i znacie mnie i wiecie, że jakby wywodzę się z the jumpingu, ze slopestyle'u i jakby tak samego zaczynałem. Samego środka zajawki. Dokładnie. A tu nagle XC, lajkra, golenie nóg. Jakby nie o to chodzi, tylko pod kątem jakby robienia zdjęć. Ja wiecie, na zawodach DH siedzę w krzakach, czekam aż jeden typ przejedzie, przejechał. Nara, nie? I tyle widziałem tak naprawdę. A na zdjęciach, na wyścigach cross country ja mogę obserwować cały wyścig, widzę co się dzieje, jak się zmieniają ludzie. I poza tym to jest mega hardkorowe. No, oni cisną w lajkrze po srogich rock gardenach, w śmiesznych kaskach w ogóle, przypięci, wiesz, w SPD, bez ochrania, no bez niczego. Że to się zmienia. Że tak, ale w ogóle to jest mega hardkorowe. Jakbyście zobaczyli taki wyścig na żywo, to... Organizowaliśmy mistrzostwa. Ja założę się, że jakby... Każdy z nas próbował zjechać tą sekcję na tych rowerach, co oni zjeżdżają tak szybko, jak oni, nie ma szans po prostu. I ja dostałem taki, znaczy zyskałem taki mega respekt do nich za to, co robią i że to jest mega fizyczne, bo cisną na górę tak samo szybko, jak i na dół. I pod kątem fotograficznym dla mnie to jest o tyle ciekawsze, że ja jakby lecę za całym tym wyścigiem, widzę co się dzieje i oprócz tego są jeszcze emocje, bo oni są zmęczeni, wiecie, czasami jest błoto, są mega brudni, jakieś gleby i jest mega różnorodność i ja w zasadzie nie robię nigdy treningów cross country, bo one są nudne i robię sam wyścig i z tego wyścigu zawsze mam mega fotorelacje. A z DH no, trzeba się bardziej namęczyć, no bo gdzieś tu ci ktoś ucieknie, gdzieś pójdzie na treningi, ty jesteś na dole, a to jest na szczycie góry i jakby łatwo te rzeczy umykają. Masz ułamek sekund, żeby go złapać. Tak, a na wyścigu XC masz wszystko podane jak na tacy i trzeba tylko umieć wykorzystać i to jest super, naprawdę no pod tym kątem to jest trochę jak slopestyle, może, bo jakby slopestyle też jest taki, że masz wszystko w jednym miejscu, możesz piękny kalro sobie ustawić na hopie, złapać tego ziomka, jak będzie podchodził z powrotem, no to robisz mu jakiś lifestyle i masz wszystko tak naprawdę zrobione, tak? A no w DH jest to dużo trudniejsze, dlatego też no wolę XC, nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale... A są jakieś zawody ze świata rowerowego albo nawet świata innych sportów, które chciałbyś zrobić foty tam, jakąś relację? Poza rowerami na przykład, zacznijmy od tego? Z zawodów albo sport, który chciałbyś fotografować, ale nie masz za bardzo czasu, bo tak jak mówisz, jesteś zajęty przez cały rok. No ja sporo też na motorze jeździłem i na pewno jakiś West Series, jeden z przystanków tego West Series bym z chęcią zrobił, no bo to jest mega zbliżone do rowerów, czuję ten klimat, no i też można sobie pojeździć na motorze, to jest super. Bo w czasie zawodów czy DH, czy cross country, no nie masz roweru ze sobą, nie? Nie ma to przemieszczania się. Nie. Gdzieś używałem, w Mariborze w tamtym roku używałem roweru, żeby zjeżdżać wzdłuż trasy, bo w Mariborze, byliście w Mariborze kiedyś? No tam start jest jakby z połowy góry i musisz od gondoli zejść trasą, która jest dosyć stroma, na końcu jest mega stroma, żeby dojść do startu DH, no to trzeba schodzić pół godziny piechotą. Więc ja wziąłem tam rower i zjeżdżałem sobie na rowerze, a potem wzdłuż trasy na rowerze, no i to było super przyjemne, ale tam też jest tak, że jest bardzo dużo miejsca przy trasie, żeby zjeżdżać sobie tym rowerem i nikomu nie zagrażać. No na niektórych pucharach świata DH masz po prostu dżunglę pomiędzy, jakby poza taśmami, no ciężko jest w ogóle przejść, a co dopiero jechać na rowerze, więc to zależy od spotu, no na pewno można trochę oszczędzić nóg. A EWS? EWS super, chciałbym, aczkolwiek to nie jest łatwe do zrobienia, no bo trzeba dużo się przemieszczać. Tak, OS-y i w zasadzie łapiesz tych typów na jednym OS-ie raz i tyle, i nie znając tras wcześniej dobrze i tych spotów, no to można się zdziwić. A oni jednak zmieniają te trasy, teraz jest duża rotacja, że w downhillu jednak te trasy to jest tak, że pewnie Logan, kto z zamkniętymi oczami byś szedł na dół, więc... Tak. No chociaż Logan też się sporo zmienił, bo tam dół jest cały w ściółce i było to w sumie 2 lata z rzędu. Jakby było sucho, to było tam super, no. No pytanie, jak to teraz wygląda. A mam takie pytanie, czy często podpowiadasz komuś jaką linię wybrać? No, bo stoisz tam, widzisz, robisz zdjęcia, ale też patrzysz, nie? Tak, no zdarza się, że chłopaki się zatrzymują i pytają i nie wiem, czy Minar, czy Lojk, czy Łukasik na przykład, tam ludzie, z którymi gdzieś tam mam więcej do czynienia, ich bardziej znam, jak widzą, że stoję, no czasami się zapytają, albo czasami sam powiem, że tu jechał ten, tak i jakby oni to
biorą pod uwagę. Wiedzą, że jesteś specjalistą też poniekąd, bo jednak trochę tam siedzi. Nie, no nie zawsze pytają albo mediów, albo mają swoich parę osób po prostu na trasie, które im nagrywają, pokazują co i jak, no bo to są rozkminki, no to jest jak wiecie, Formuła 1, nie? To jest dosłownie Formuła 1 i jak zobaczycie wyniki zawodów na takich trasach jak Leogang, no to w jednej sekundzie jest czasami 7-8 typa, nie? No i jak możesz powiedzieć, że ktoś jest lepszy tak naprawdę? No to są te ułamki sekund, że wiesz, jest jedna linia top to bottom, która jest najszybsza i trzeba nie ma znaleźć, innej opcji. No. I musisz jeszcze ją przejechać jak najszybciej, więc... Ja mam teraz pytanie jeszcze, nie jestem pewny, czy to miało kiedyś miejsce, ale wydaje mi się, że tak. Czy miałeś kiedyś taką sytuację, że skręciłeś nogę, kostkę w czasie robienia zdjęć i miałeś problem, żeby się jakby zejść z trasy? Coś mi się takiego... A nie. To miałem nie kostkę, tylko nadwyrężyłem kolano, ale to też nie było do końca z samego schodzenia trasy, tylko były zawody w Chorwacji. Lożin to się nazywało? Lożin chyba. Taki puar świata, no. To chyba było Lożin, bo Luza jest z Portugalii, to musiało być Lożin. I przyjechaliśmy na zawody, mieliśmy jeden dzień jakby w zapasie, żeby tam zrobić jakiś lifestyle, bo to była nowa miejscówka i w ogóle jakieś nagrywki. No ja tam miałem robić zdjęcia, no i mieliśmy sporo czasu wolnego w pierwszy dzień. No i Emanuel, taki filmowiec też z Red Bulla, powiedział, no idę biegać, chcesz przebiec? Mówię, no pewnie, ja wiecie, nie biegałem. Kocham biegać. Dobrych parę lat, nie? Mówię, a w sumie jakąś mam taką nie za dobrą formę teraz, to mówię nawet coś tam, żeby poćwiczyć. I on mówi, no potem na siłownię, jutro też na siłownię i może pobiegać. Mówię, no dobra, hold your horses. I poszliśmy biegać, no i mieliśmy zrobić tam chyba 5 km w jedną stronę, ale dobiegliśmy na północ wyspy od strony wschodniej, no i stwierdziliśmy, że dobra, to już dobiegniemy tam te 2 km, żeby było widać zachód, bo to był koniec dnia. No i finalnie wyszło 7 km w jedną stronę, potem 7 powrotu i ostatnie 2 km sprint, kto szybciej, nie? I po prostu wyścig. Typowy Wolis. Nie znam innego. Zawsze jest tak, że nie ma luźnego przejazdu. Zawsze jest wyścig. Nie ma. Bartek, jedziemy, tylko nie pedałuj. Tak, no? Dokładnie. No. No i dobiegliśmy równo, zbiliśmy pionę i poszliśmy tam wykąpać się w morzu. No i zero rozciągania, niczego, na drugi dzień on dzwoni do mnie rano, ty, bo przed śniadaniem jeszcze na siłkę. Mówię, dobra, no to poszliśmy tam w wioślarz, nie? Mówię, o Boże, dobra, no to powiosłowaliśmy, poszliśmy na śniadanie, no i jeden dzień treningu w DH, na drugi dzień on mówi, dobra, to idziemy znowu biegać. Mówię, ja już takie sztywniutkie nogi, mówię, dobra, przynajmniej się rozruszam. No i poszliśmy biegać, scenariusz znowu ten sam. No i dzień finałów mi odcięło nogi, bo trasa jeszcze w Lożin była taka, że ona była wysypana cała takimi luźnymi, płaskimi, lekkimi kamyczkami. No, po których... Nie. Ale blisko. I było tak, że no mega było ślisko i niestabilnie i trzeba było tak szeroko na nogach schodzić. Ja z tym plecakiem wielkim. Trzeba było zeskakiwać z jakichś skał. No i mega dobiłem te nogi. I wyszło w finałach tak, że kolega mi musiał pomagać z plecakiem, żeby zejść w ogóle. Zrobiłem jakieś zdjęcia na finałach, ale no na pewno nie to, co chciałem. No a na samolot już o jednej nóżce z samochodu. No i od razu na rezonans. Nawet od ciebie chyba byłem na miarę wtedy. No i potem do fizjo, też od ciebie byłem na miarę. No i wyszło tak, że... Bo myślałem, że zerwałem więzadło gdzieś. Jakoś zmęczeniowo czy coś. Okazało się, że po prostu ja jestem nieporozciągany w ogóle i do tego jeszcze przegiąłem z tymi treningami i po prostu czwórka mi się skurczyła na tyle, że przyciągnęła rzepkę do kości. I zamiast, wiecie, rzepka powinna działać tak, to zaczęła trzeć się od środka. No i się tak wytarła, że no było nieciekawie. Miałem jakieś tam suche igłowanie, żeby rozbić te mięśnie trochę, masaże. No i puściło mi to, ale od tamtej pory gdzieś... Biorę to też pod uwagę, zacząłem coś ćwiczyć i no jest dużo lepiej, już nie odczuwam tego bólu, więc też super. Mimo, że nadal jestem nieporozciągany. To żeby jeszcze tylko naprowadzić, bo ty biegałeś długie dystanse kiedyś, tak? Uh-huh. Okay. Tak, więc dla mnie w ogóle to przebiegnięcie tych tam kilkunastu kilometrów to nie był za duży wysiłek, tylko też się dowiedziałem od fizjoterapeuty, jak my jeździmy na rowerach, to wiecie, nawet podjeżdżając dużo, to u nas prawie nie pracuje w ogóle poślad i dwójka, pracują mało co.
I ja po prostu przy bieganiu to mega aktywowałem, aż do przesady, no i wszystko się pospinało i było nieciekawie. Pamiętam, jak mi tłumaczyłeś w Mieroszowie chyba, że nie mogę, że nie powinienem chodzić, tylko powinienem kręcić nogami, bo już mięśnie mi nie działały. No ale było łatwiej. Było łatwiej, bo tutaj też wspomnę, że mój najcięższy dzień w życiu to był dzień z panem Bartkiem Wolińskim, kiedy mnie namówił, żeby wstać od biurka i wziąć udział w zawodach enduro. Właśnie, wracając do fotografii, mam twoje takie piękne zdjęcie, jakby cię z krzyża zdjęli na koniec zawodów. Tak. Coś pięknego. Ja nie wiedziałem, jakby czym jest enduro. Bartek, wiedziałem, że chciałem pojechać z Bartkiem na wyjazd, a że nie mam często okazji, bo mimo, że bywam po drugiej stronie góry, od ciebie, tam gdzie mieszkasz, tutaj tak się nie widujemy, no, bo zawsze jesteś zajęty, to naprawdę dobrze wspominam, że to był taki dzień bólu. A to ile kilometrów wtedy jeszcze tam było w tych zawodach? No oni tam się lekko machnęli, bo miało być chyba 50 kilometrów, a wyszło... I półtorej pod górę, a wyszło 65 i 2,5 pod górę. Jednego dnia. Tak. Tak. A ty już pamiętaj, jakby to było. Ja dziś pamiętam, jak wiesz, jak z obozu, na zasadzie, że wjechaliśmy na rysy. Chodź na lajtowe zawody, Mateusz, pojedziemy. Twoje pierwsze zawody, no spoko, nie? Będzie fajnie. Pamiętam, że... No. Pamiętam, że najbardziej to się zdziwili ludzie, jak gadaliśmy wieczorem, że ukończyłem. No. Nikt nie wierzył. No, my dojechaliśmy w ogóle tak późno, bo z Szachem dojechaliśmy tak późno te zawody, że w ogóle wyszliśmy. Startowaliśmy strasznie późno. To też był problem, że my się. Tak, bo my byliśmy w ostatniej grupie jakoś i wystartowaliśmy właśnie późno i przyjechaliśmy jakby na metę też mega późno. I wróciliśmy na miejsce zawodów, a tam w ogóle zero jedzenia, już nic nie było. Tak, zaczęli się zwijać, skończy, a to nie? Wiesz, Mieroszów to jest środek dupy i nic tam nie ma. Znaleźliśmy jakąś pizzerię otwartą i ubagaliśmy ich przez telefon, żeby zrobili ostatnią pizzę i coś tam zjedliśmy, no ale no, na pewno nie miarodajnie do tego, jaki to był wysiłek, więc też... Tak, ja pamiętam, że byłem bardzo zaskoczony tym, jak ciężkie są te zawody i najlepsze jest to, czyli tak jak się śmiejemy, że nie pedały Wolis, bo będziemy na spokojnie, było on-site, z tego co pamiętam. On-site, no. Tak, no, no, i no, pamiętam, że jest pierwszy OS, stoimy na górze. Tak, ja no czuję to, jakby widzę, że są wszyscy spięci, wszyscy chcą super wystartować, a chcę dojechać do końca. I... My mieliśmy tam mega bekę u góry, tak, w ogóle, tam wszyscy spina, a tak, my... Wszyscy na takich turbo zawodach, bo walczą o złote kalesony, a my tak dobra, nie? I woli straszne spoko, jaja tam, ten się zapiera, tu jak w blokach, tu, du, 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 i tylko słyszę takie trzaski, jakbyś walił kamień gałęzią, nie? I... Dobra, to teraz ja nie. I taka cisza, i pamiętam, że lecę po jakiejś czasie, lecę i tam nagle jest drabina w dół. Pamiętasz drabinę? No, była. I pamiętam, że bardzo niekulturalne słów użyłem na zasadzie, kto wpadł na pomysł, żeby jechać po drabinie? I pamiętam, że ja tam chyba zeskoczyłem z rowerem, a ktoś mówi, nie, to trzeba było wziąć i zejść po drabinie. Mówię, kto? Jesteśmy na rowerze. Takie schodzenie z roweru, nie? Jedziemy. Nie, no, koszmar, koszmar. Ale to właśnie z tym mi się kojarzy z osobą, która nie boi się wyzwań fizycznych. No to zdecydowanie nie. Chociaż to było za mocne. Tam było naprawdę mocno. Jedynie, co mnie jakby skłaniało ku temu, bo ja tam byłem rok wcześniej z Madejem jeszcze. I jedyne, co mnie skłaniało... Pozdrawiamy Madeja też, legendę. Dokładnie. Jedyne, co mnie skłaniało ku temu, żeby wrócić, to to, że to były zawody on-site i tam były faktycznie trasy takie, że no wystarczyło jechać płynnie, dosyć szybko i można było mieć spoko miejsce. No bo wiadomo, jak nie wiem, startujesz w Bielsku na przykład na zawodach, no to lokalsi mają zawsze mega przewagę. Nie? Ja pamiętam, że... Tam, ja widzę po sobie, jak mieszkam od paru lat w Bielsku. No ścinasz to na strawie. No to też nie, to może... on układa te bale wszystkie. Ale no wiesz, pojeździsz tam trochę i tak naprawdę znasz każdy kamień na trasie. Jeszcze jak najbardziej się poznaje te trasy, jak idziesz i je odgrabiasz na przykład. I grabisz trasę w dół, no, i masz czas sobie to przejść i zobaczyć, jak to wygląda. No bo wiadomo, jak jedziesz, to jedziesz, to... Będziesz tam, gdzie cię czasami rower poniesie, nie zastanawiasz się jakoś grubiej nad linią, a okazuje się, że wiesz, można coś sobie objechać, tu sobie skręcić, tu otworzyć zakręt i nagle pojawiają się nowe linie. A kiedy byłeś ostatnio na rowerowych wakacjach? Że nie byłeś w pracy, tylko poszedłeś pojeździć na rowerze z kolegami? W sumie byłem w Dolnej Morawie w tym roku, no, ale to też tylko na jeden dzień. No bo w sezonie ja nie mam w ogóle. Ja najwięcej to jeżdżę zimą, jesienią i wiosną. Tak naprawdę w ciągu sezonu nie mam w ogóle czasu. Ale no chciałbym na pewno gdzieś pojechać na dłużej, ale kurczę, Bielsko ma tyle do zaoferowania, że ja jeszcze tam wszystkich tras nie objeździłem tak naprawdę. I o tym opowiesz nam po przerwie. Dobrze. Poza taśmą pamiętam, że mnie całe życie... Mówiłeś, że fajne, ale nie ostre. I ja myślałem, że kurde, te moje foty są ostre. I zobaczę na dobrym ekranie swoje zdjęcia z czasów takich początków właśnie, jakiś Vienna Air King, czy takie...
fajne, ale nie ostre. Że wszystko jest ostre, poza tym, że jest lekki ruch. I nagle zrozumiałem, że całe życie robię na słabym tym, słabym monitorze. I jaka jest rola technologii w twoim życiu? Nie, ale to takie naprowadzenie, to ja muszę powiedzieć, że poza tym, że jesteś mega ziomkiem i jakby zawsze jeżdżenie z tobą na rowerze to była zajawa. Piotek, ty też. To poza tym jednak wychodzę z tobą na rower, pośmiejemy się trochę, a potem to ja ci zrobię zdjęcie. Ja już wtedy dobra, robię jakąś sztuczkę. Jak, pamiętam, jak mi telefonem zrobiłeś Supermana na Dolnej. Kiedyś byliśmy, taki lajtowy przejazd sobie zrobiłeś. Na Dolnej, no. Wyciągnąłeś telefon, no. Ty to wiesz, cyk, potem patrzysz na tą fotę, jest takie no. Kurczę, szkoda, że ta miejscowa nie istnieje. Nie, no Dolna mega... istnieje. Działa, my byliśmy, bo my byliśmy na takim tripie objeżdżajowym. To był on. Znaczy jeździliśmy sobie po Warszawie i byliśmy najpierw na nieistniejącej już Bartyckiej, bo tam mi robiłeś zdjęcia w dżungli, ale też innym razem byliśmy na Dolnej. No bo Dolna to jest tam przy tych stajniach, tak? Nie, Dolna to jest w środku Warszawy, przy takim jeziorku. Jakbyś pojechał tam, gdzie mieszkałeś, do góry. Dobra, bo mi się miejscówki pomyliły, bo ta przy tych stajniach nie istnieje, bo tam chyba trasa teraz leci, tak? To SGW było. Tak, ale tam to zlikwidowali. Tam to zlikwidowali po prostu, nie, po prostu. A to Dolna, to no, tam była fajna. Tam był ten drop taki, co waliłeś kiedyś, kurde, to super, mega hardkorowy. Mam tą fotę, właśnie znalazłem tego Suicide'a, to wygląda na 37 metrów. No tam tyle było. No ale to jest fakt, że ja wiem, że jak Wolis wyciąga aparat i patrzy na mnie, to ja wiem, że już mam zdjęcie, że nieważne co zrobisz, że mam zdjęcie. Tak. O sobie tego nie mogę powiedzieć, jak działa to w drugą stronę. Nie, no myślę, że... Działa bardzo dobrze. Po latach, ale też... Czy zmieniło się coś, bo ja mam taką wizję ciebie, jak pamiętam, że siedzimy w press roomie do drugiej w nocy i ja staram się opublikować teksty do... Nie będziemy mówić o tym, o czym myślisz, ale staram się napisać teksty dla wszystkich portali po kolei MTB, jakie istnieją na świecie, bo ja muszę, wiadomo, szukam pieniędzy w tekście. I czy coś się zmieniło? Czy dalej siedzisz po nocach w press roomach i to jest taka robota, jak ja pamiętam, że kończymy na przykład Crankworksa i lecimy do press roomu, obrabiamy zdjęcia i wysyłamy i następnego dnia to już jest opublikowane? No po pierwsze, nie robię już Crankworksów. Chciałbym mega i mam nadzieję, że do tego wrócę. Chciałbym to robić i mam nadzieję, że do tego wrócę jeszcze, żeby robić więcej slopestyle'u, bo byłoby super i mam nadzieję, że jakieś nowe miejscóweczki może wjadą też na Crankworks, bo też byłoby fajnie. Co do siedzenia po nocy, no to na Pucharach Świata siedzę dosyć długo, na pewno na tych Pucharach Świata, gdzie pracuję dla Red Bulla, to zamykam biuro. Zazwyczaj jestem ja i tam szef od live streamu i dwóch edytorów i to my zawsze zamykamy biuro w ten ostatni dzień, no bo zazwyczaj to jest tak, że ci goście, którzy filmują, nawet highlightsy, nie tylko operatorzy tych kamer live, no to oni zdają materiał i na razie nie ma mnie. Piękne życie. No, a ja jednak one man army i muszę... I suwaczki. Dokładnie, i suwaczki jeszcze, cyk, cyk, cyk. No, także no często tak jest i no tyle wyrobiłem sobie przez te wszystkie lata taki workflow, że okej, siadam, zakładam słuchawki, pyk, 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 pyk i robię i dopiero potem zajmuję się resztą i wiem, że zawsze no im szybciej, tym lepiej tak naprawdę, bo zarówno dla klienta, ale też dla mnie, dla samego komfortu psychicznego, że wiesz, po takim stresującym dniu można się w końcu wychillować jak najszybciej, no to jest to klucz. A to nie jest, nie masz tam presetów takich, że klikasz tylko kopiuj na wszystkie? Nie, ja zazwyczaj przerabiam zdjęcia od zera. Przerabiam na każdej miejscówce zdjęcia od zera. I na pierwszym zdjęciu, a potem gdzieś to dalej sobie kopiuję, żeby zachować ten sam styl, no i zachować ten mój jakiś tam styl obróbki, ale zawsze staram się to robić od zera, bo każde miejsce jest nieco inne, czy pora roku, czy pogoda, czy no nie wiem, cokolwiek. Ustawienia nawet na podfotę są inne, to nie tak, możesz, tak, jakby tak. To też preset nie działa tak, że wiem, magicznie że... wie, jakie masz ustawienia. Dokładnie, ale też jeżeli chodzi o jakość, ja wiem, że jak to zrobię od zera, tak jak to powinno być zrobione za każdym razem, no to finalnie to się opłaca. No bo jakbym rzucał gotowy preset, no to tu coś nie siądzie, nawet tego nie zauważę, bo mi to nie wpływa na kolor. Też jest czy... późno, jesteś zmęczony, to też masz tak, że jest tak. Cyk, cyk, cyk. No łatwo coś przegapić i potem na przykład, no kiedyś próbowałem używać tych presetów, ale jakoś no wolę od zera to robić, bo wiem, że no zawsze jak zrobię to jedno zdjęcie, potem sobie kopiuję, no to wychodzi bardzo podobnie czasowo, a na pewno czyli jakościowo kadr, lepiej. Pod ustawienie pod dany kadr, ewentualnie, że kadr się powtarza, sobie tam zostawiasz, ale potem robisz. Nie, ja robię korekcję kolorystyczną pod jakby wszystkie zdjęcia. No, no jakby muszą być każde, spójne dalej. Tak, no. Każde zdjęcie gdzieś tam potrzebuje, wiesz, żeby je ściemnić, zjaśnić jakieś podstawową obróbkę, ale kolor staram się zachować ten sam i po prostu sobie to przeklejam i każde zdjęcie gdzieś tam modyfikuję delikatnie i kolejne. A dużo kropujesz? Taka
Ja w ogóle nie robię dużymi rozdzielczościami, więc też nie mam z czego kropować, bo staram się robić tam 24 miliony pikseli, to jest chyba maksymalnie, co mam na zawodach. Mhm. Nie robię 48 czy 50, jak niektórzy, i to kropują później o połowę. Tak? Ale z 24. Okej. Okay. Zdarza mi się kropować, to przyznaję. No ja staram się nie kropować. Od kiedy używam 70-200 przestałem kropować, bo zrozumiałem, jak ważne jest kadrowanie, żeby to było wszystko tak jak no, chcę. No. No ja od paru lat jakby widzę, że nie mam też takiego ciśnienia, żeby lecieć na ilość i wolę na jakość i zrobić to, bo kiedyś też miałem takie ciśnienie, że dobra, muszę złapać tutaj wszystkich, żeby wszystko mieć, ale tak jak mówiłem wcześniej, no widzę, że to potem i tak nie jest używane nigdzie, więc to nie ma znaczenia i staram się robić jakby to, co mam robić dobrze i tak, żeby każdy był zadowolony i przede wszystkim, żebym ja był zadowolony, a rzadko się to zdarza. To jak mówisz, że kończysz robotę, w sensie zamykasz biuro, to wtedy jest tak, że już dostarczasz cały materiał i jakby zamykasz ten rozdział z tymi zdjęciami, czy jest tak, że dostarczasz paczkę, a potem wracasz następnego dnia i musisz dokończyć robotę jeszcze dodatkową partią zdjęć? Nie, na zawodach jest tak, że jakby jak zrobię coś jednego dnia, jednego wieczoru, po zawodach relacje, no to ona już idzie, ja mam dostęp do content poola taki, że jak rzucę zdjęcia, to one od razu się pojawiają online i to idzie już na cały świat i tyle. I jakby no to magia Red Bulla, że mają tego content poola właśnie, że to działa. Tak, no to jest super. No ale i tak i nie, zdjęć, bo właśnie opisywanie zdjęć i wrzucanie, bo jakby obróbka nie jest najgorsza. Potem muszę wytłumacz proces, o co każde zdjęcie po kolei wpisać metadatę, czyli no, do zdjęcia musi być przypisany plik, w którym masz powiedziane, że tu jedzie ten typ, robi to tutaj, o tej godzinie, o tej dacie, jakieś hashtagi jeszcze i tam inne wymogi. No i to zajmuje mega dużo czasu, bo mimo, że to jest proces kopiuj i wklej, no to zawsze musi zmienić chociażby imię i parę słów i no to jest pracochłonne przy na przykład 50 zdjęciach. Każde zdjęcie ci zajmuje, nie wiem, 3 minuty, no to łatwo policzyć, że no jest to trochę czasu. A no, potem się potem wyszukuje po tych frazach, więc to musi być dobrze zrobione. Tak, dokładnie. No i to musi pójść od razu z tą metadatą, bo idzie online, więc no tak jak mówiłem, ja mam jakiś tam workflow jakby nabyty i wiem też, na co się pisze, ale z drugiej strony mam ten komfort, że dobra, zrobię to i okej, idę do domu. I bo jest już trzecia rano, można pójść spać. Ale to dla uproszczenia systemu jest tak, że ktoś gdzieś w biurze pracuje i czeka, aż mu się wyświetli w systemie folder zdjęcia Puchar Świata, Leo Gang i on wtedy klika. W sensie chodzi mi o to, że na przykład nie jest tak, że ja na przykład jak będąc z tobą wysyłam plik zdjęć, masz tu Mateusz, możesz napisać na tej podstawie i tam jest wszystko, tylko to jest już systemowo, więc jakby ty nie musisz bezpośrednio kontaktować się na przykład z edytorem, czy jak tak, to? Na pierwsze zdjęcia, które wysyłam, to idą na Red Bull Bike, żeby zrobić po prostu newsa z zawodów na stronę jakby tą globalną Red Bulla, a później wysyłam zdjęcia na Red Bull Content Pool i one już muszą mieć tą metadatę, żeby to poszło po prostu globalnie. Czyli robisz taką paczkę na przykład podium plus jakieś dwa zdjęcia akcji, coś co jest... Jest to jest około do 50 zdjęć z każdego eventu. Ale mówię o tej pierwszej paczce, bo to... A, nie, to też jest... To jest podobna selekcja, może trochę inna, bo jest bardziej sprecyzowana, że ma być ten i ten zawodnik, a... I to idzie od razu i idzie bez metadaty, więc to mi mega przyspiesza proces, bo no, oszczędzam to maksymalnie 2 godziny na wpisywanie tych... A o rzeczach, które spowalniają proces, jakie miałeś takie przypały na trasie, to w zasadzie, czy udało ci się już zalać aparat, zbić obiektyw? No, zdarzyło się. Zbiłem fisheye. Nie, w sumie zbić obiektyw tylko raz mi się zdarzyło, bo stałem kiedyś w Val d'Isole na takiej skale okrągłej, ogromnej. No i ja jak to ja, aparaty w dwóch rękach i zaskakuję, nie? No, tylko że się pościnałem na mchu. No i nie miałem się czym podeprzeć, no to się podparłem tym fisheyem, nie? Tak prosto w kamień, fisheye rozbity. No i gdzieś to było kosztowne. No, aparaty zalałem już parę razy. Na szczęście te Nikony są mega odporne i w zasadzie zawsze gdzieś tam szły na serwis, czy wsadzałem je do ryżu i no i działały. No wiem. To jest niesamowite, że technologia idzie do przodu. Ja wiem, że ty jesteś nikoniarzem, ja przyszedłem z Nikona na Sony, ale wiem, że to jednak jesteś na pierwszej linii frontu, gdzie jest błoto, gdzie są kamienie, gdzie ten sprzęt musi być odporny jak czołg. Tak. No co jak co, jakby no Nikon jest trochę z tyłu. Znaczy teraz już nie, ale był przez chwilę z tyłu, jeżeli chodzi o jakość zdjęć i te rozdzielczości, prędkość i wszystko. No teraz wypuścili Z9 i no myślę, że to będzie mega aparat. I zastanawiam się trochę nad właśnie kupnem. Bo ty cały czas na lustrze robisz.
Tak, no chciałem się przesiąść, ale ten bezlusterkowiec jest super, bo on jest duży już z gripem wbudowanym i też fajnie się trzyma. Ja w ogóle kupiłem Nikona Z7 II i nie mogłem się przyzwyczaić, że to jest takie małe i nieporęczne. Ja to miałem takie... Sony jeszcze, to też jest za małe na zasadzie, że mój no. APS-C był większy od tego. Tak, tak, takie... tak. I ja też mam tą pamięć mięśniową, że wiecie, bo robiłem jedne z zawody w tamtym roku, testowałem Sony Alpha 1 i to jest super aparat, testowałem na zawodach cross country. I mega mi się podobało. Pracowałem wtedy chyba z jakimś szerokokątnym obiektywem 14-24 albo coś w tym stylu. I no mega byłem zajarany, bo ten eye tracking jest turbo dobry i naprawdę... To robi no, wszystko za ciebie. Dokładnie. Jakby. I ja stwierdziłem, że kurczę, to w sumie już cały ten skill, który posiadam jest bezużyteczny. Bo... Ja tylko zapytam, to chodzi o automatyczne ostrzenie, czy to... No ten... Na oko możesz przypisać ostrzenie albo... Tak, tak. No, followuje ci po prostu autofokus po oczach. I nawet jak masz zawodnika w goglach, to nadal ci wykrywa oczy. Po oczach zawodnika? Tak. Czyli masz zawsze ostrość na oko, żeby było oko centralnie, tak. Ale masz... No, na przykład szachu tu siedział wcześniej, my robiłem tym Alpha, co to jest, 7.2 chyba, 7, czy 3. No i też masz ten eye tracking włączony i szachu siedział w okularach i normalnie przez okulary taką małą tak, źrenicę wykrywa. Tak, nie masz ostrego wykrywa, nosa, no. Tu masz tak, mydło, tak, tak. Tylko idealnie jest na oku i oni mają już opcję, że na przykład u zwierząt to jest to samo, że możesz dla ptactwa robić. A mi to też działa super, a, że bo... szachu robi dużo ptactwa, no to... To wiadomo, bo ptak w buszu to trzeba zrobić zdjęcie, no, ale jeżeli chodzi o followowanie, to na przykład jest to... Ja na przykład zauważyłem, jak się przesiadłem z lustrzanki, że po roku zrozumiałem, jak ten aparat jest mądry, bo wszystko robiłem w starym stylu, bo tak naprawdę aparat co, ustawisz przesłonę, prędkość migawki, ISO i robisz zdjęcia, no jakby to się nie zmienia, to nie przejdziesz na tym, nie przeskoczysz, ale nagle ktoś mi wytłumaczył, ty, a tu jak sobie klikniesz na dotyku, możesz od razu ustawić ostrość komuś na twarzy. I takie miałem poczucie, że jakby nie musisz być fotografem, żeby robić dobre zdjęcia, jak masz taki sprzęt. Jakby to no wiadomo, że... aparat sam też zdjęcia nie zrobi, nie ustawi kadru, prawda, no ale to na pewno ułatwia i no ten przeskok technologiczny był widziany pomiędzy tymi markami przez ostatnie tam 2-3 lata powiedzmy, ale no jeżeli masz ten fach w ręku, to jesteś w stanie to nadrobić jakby fizycznie samemu, ale no teraz też wszedł ten eye tracking właśnie w nowym Nikonie i myślę, że no z tych testów wynika, że jest super nawet lepszy od Sony i no zobaczymy. Zobaczymy, no oni się tak się przeskakują to... po kolei. No. Tak, tak, tak. No ale te bezlusterkowce na pewno są super. No jest parę minusów, no bo tam też masz tyle elektroniki, że jest co zalać i jest dokładnie. Co jakby zepsuć i też musisz być mega zależny od baterii, no bo przez to, że jest dużo elektroniki, no to ciągnie dużo baterii. I ja na przykład jestem w stanie na Nikonie D5 obcykać 2 dni zdjęciowe na jednej baterii bez problemu, no tam... Na bezlusterkowcach pewnie byłoby dużo trudniej. Ja się zdziwiłem, bo teraz są takie baterie, też myślałem, że to był dla mnie ten jakby aspekt, ale 2000 zdjęć cyknąć z jednej baterii da się. Także wiesz, albo więcej, czy więcej kart. Tak, też zależy ile razy patrzysz na podgląd tak, i czy się zoomujesz, czy tak, filmujesz tak, i tak dalej, tak, więc tak. To jest dużo zależnych, ale zaskoczyłem się na plus, że da się przy moim zastosowaniu bezlusterkowiec wygrywa, ale też no, nie siedzę aż tak po kolana w bocie. No, dużym plusem jest na pewno waga tego sprzętu, że ten sprzęt jest dużo lżejszy niż te wszystkie... Puchy olbrzymie. Tak, 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 no to wszystko ważyło i to też jest fajne, mi to mega się podoba, bo no właśnie przy naszej... Jakby dyscyplinie sportowej jest to mega ważne, żeby mieć jak najmniej w plecaku. Chociaż jak był ciężki plecak, to w Whistler tam fajnie sobie te hopy lataliśmy. No, to i wagon nadrabiałem, że nie musiałem pedałować. No, właśnie. Też jestem najszybszy na trasie nawet bez plecaka, ale to są ukryte talenty. A powiedz, jak mówiłeś, że awaria była dosyć kosztowna. Masz ubezpieczenie sprzętu? Jak to wygląda u ciebie? Chociaż już mi się chyba skończyło. Miałem jakieś ubezpieczenie sprzętu, no. Ale tamten obiektyw to w ogóle chyba był w jakimś leasingu, bo mnie w jakimś sklepie namówili na leasing i stwierdziłem, że tam w sumie niewiele więcej trzeba zapłacić, a mogę sobie wrzucić to w koszta i finalnie to było jakoś wymienione właśnie w kosztach leasingu, było ubezpieczenie i to poszło z ubezpieczenia, no ale naprawa kosztowała więcej niż wartość obiektywu, więc już nie pamiętam ile to było, ale no coś pod 10 koła myślę, więc no jak sam miałbym to wybulić, to byłoby niemiło. Właśnie wiem, że to taki żart, który chodzi, że po fotografii kolejnym hobby mogą być ekskluzywne samochody, jeżeli chodzi o koszta. Albo rowery. Albo rowery, rowery, no jednak. Jak jakby, czy dochodzi czasami do ciebie, że na przykład podróżujesz z plecakiem, który jest warty, nie wiem, 100-150 tysięcy? Nie, no aż tyle to nie. To raczej. To czas upgrade'ować sprzęt. To bardziej ten kolega tutaj. Filmowiec, no ale to jest tak, że masz samochód w plecaku. No, no jakiegoś Passata w kombi na pewno.
Ale kurczę, czy do mnie to dociera? W sumie nie. No jakby dla mnie to jest narzędzie pracy i jakby to traktuję tak, że to ma działać i to jakby na siebie zarabia. No i tak jest. No nigdy mi się na szczęście nie zdarzyło, żeby ktoś mnie okradł albo żebym gdzieś zgubił sprzęt. Chociaż zdarzyło mi się parę razy, że gdzieś zostawiłem aparat i potem musiałem po niego wracać na trasie czy gdzieś tam na zawodach. Ale no nie, jakoś nie mam chyba z tym. A jak często zmieniasz sprzęt? Wiesz co, staram się odświeżać, jakby jak coś wyjdzie nowego, to żeby mieć ten najnowszy sprzęt, najlepszy, jaki jest na rynku dostępny, z Nikona na przykład, bo na tym pracuję. No i myślę, że no na pewno to się opłaca, bo spore są przeskoki. Na przykład mam Nikona D5, a nie kupiłem D6, bo przeskok był dosyć mały. No ale teraz zastanawiam się nad tym właśnie Z9, no bo przeskok już jest dosyć duży, technologiczny i myślę, że się na niego zdecyduję. Oni tam mają inne obiektywy, tak jak Canon, że masz jaśniejsze opcje? Nie no, w ogóle masz obiektywy do bezlusterkowców. Bo... No właśnie, ale chodzi mi o to, czy masz, bo na przykład u Sony nie masz takiego przeskoku, bo masz ten sam rodzaj wejścia, ale w Canonie na przykład mogli zejść poniżej przesłony tam 2.0 i że... Wiesz, no tak, no ale ja mam stałki na przykład 1.4, 50, 85, tak, mogę zastosować adapter, który mam też do Z7 II i na adapterze lecieć z tymi starymi obiektywami, aczkolwiek, no wiadomo jak to z adapterami, zawsze jest jakiś fuck up, nie, tu ci się coś poluzuje, tu porusza i no lepiej mieć jednak szkiełko i aparat, a nic pomiędzy. A wspiera ci jakaś firma fotograficzna, masz jakieś tam... Wolis Foto. No najlepiej, najlepszy sponsor. Nie no, chciałbym, ale no dotychczas mi się nie udało. Też jakby nie zabiegałem o to, może jakbym się gdzieś postarał, to zapraszamy do współpracy z Wolis Foto. Jak coś to. Dokładnie. A tak rozmawiamy o tej fotografii, a w sumie nie padło pytanie oczywiste, ale skąd fotografia? Ile mam lat? Skąd fotografia? No, skąd fotografia? I czy to się jakoś łączyło o tym, co mówiliśmy wcześniej? Czy byłeś za słaby na rowerze i wybrałeś zdjęcia? Dokładnie, tak było. Mniejsze ryzyko. A no, jakby zaczęło się w ogóle od tego, że robi, jakby... Bo tam jeszcze bym cię naprowadził, bo tam był temat skafundera. Skafundera i jakby... No, przecież wygrałeś. Wiem. Pewnie nie pamiętam, ja też wiem dlaczego. Może pokazać zdjęcie. Później tam w komentarzach Piotrek podlinkuje swoje zdjęcie sprzed lat, to zobaczycie, o czym mówimy. No, wszystko się zaczęło w sumie od tego skafundera i no, zaczęło się to tak, że gdzieś tam z grupą znajomych się skrzyknęliśmy w knajpce, no i powstał pomysł, żeby zrobić jakiś tam pokaz filmu. Bo to była knajpa, skafunder? Czy nie, tam to był klub Semafor, taki semafor, klub muzyczny. Okay. Ale to byliśmy akurat w innej knajpie i powstał pomysł, żeby zrobić taką no nie premiera, ale pokaz jakichś tam filmów, disorderów i w ogóle, wiadomo, wszystko legalnie. I no i powstał pomysł też, żeby coś nagrać. No i mój kolega miał kamerę, którą pożyczyłem od niego. Potem od drugiego pożyczyłem kamerę od jego w sumie taty, który nagrywał wesela. No i gdzieś tam to tak wyszło, że w ciągu pół roku powstał jakiś tam mini edycik, który też tam sobie poleciał. Przyszło dużo w sumie znajomych na tą pierwszą imprezkę, bo to było jakoś, nie wiem, chyba taki okres jak teraz, może jakiś listopad. No i powstała z tego fajna imprezka. W sumie stwierdziliśmy, że dobra, to może jakieś zawody zrobimy w przyszłym roku. No i na tyłach tego klubu był taki duży plac i tam z braćmi Borek, z Arturem i z Marcinem stwierdziliśmy, że dobra, no to może tutaj, no ale okazało się, że jest jakaś tam druga firma jeszcze obok, oni też muszą pozwolenie dać, no i jeszcze dalej była hala, taka stuletnia hala kolejowa, taki jakby garaż na lokomotywę. No i stwierdziliśmy, że dobra, to może tam uderzymy, bo to stoi puste, opustoszałe i nie ma w ogóle żadnego pewnie problemu, żeby to użytkować na nasze cele. No i skontaktowaliśmy się najpierw z PKP, okazało się, że to nie do nich należy, tylko do miasta, no to z miastem, miasto powiedziało, że spoko. Wyszedł temat zawodów, oni powiedzieli, dobra, to patrzę na tym prezydenta, zrobimy, super, nie ma problemu. Pierwszy sponsor. Prezydent? Chyba był. No i w ogóle tam była śmieszna historia, musiałem jakiś z mamą iść do urzędu, bo ja byłem wtedy w liceum, jakiś dowód w ogóle tymczasowy wyrobić, żeby podpisać umowę z prezydentem na wynajem tej hali. Takie historie. 16 lat w dokładnie. Hali. Jak sobie teraz o tym pomyślę, to jest w sumie niezła abstrakcja, bo byliśmy takimi małolatami i ogarnęliśmy w sumie grube tematy. No i przez to, że do tych zawodów pierwszych mieliśmy jakiś, nie wiem, chyba ponad, znaczy może nie ponad, ale prawie rok czasu, no to wjechaliśmy tam na grubo, że ogarnęliśmy rowerowy kom, z NS-a jakieś części, Red Bull tam nawet chyba był z jakimiś puchami
Ziemię ogarnęliśmy w ogóle ze Skanski, bo akurat budowali obwodnicę. Tam dropy też jakieś były. Tak, to, to właśnie tata od Marcina i Artura jest mega dobry w takie konstrukcje i on tak naprawdę nam to postawił w jeden dzień. My tam mu tylko pomagaliśmy, mówił nam, co mamy robić, i drewno też w ogóle ogarnęliśmy z Tartaku za, wiecie, baner na zawodach. I w sumie wszystko za free, jakoś to mega to tam... Super, jest tam Wallerite był na końcu taki tak, tam wracający. Tak, tam było w ogóle, ja to jestem mega zajarany, bo nadal tam jest super taka społeczność rowerowa i zawsze była. I fajnie, że się skrzyknęliśmy i to zrobiliśmy i się udało zrobić w sumie. Jak sobie tak myślę, to chyba to były na tamte czasy jeden z największych zawodów, no bo Superliga się skończyła chyba rok czy dwa lata wcześniej. Był, nie wiem, Odolanów, Szklarska Poręba i tyle, nie było w sumie zawodów, no. I my tak nieświadomie w sumie się wbiliśmy w tą scenę i poza tym, że hopy pozostawiały wiele do życzenia, bo wiadomo, to były inne czasy też, no. Człowiek nie był opatrzony, nie jeździł nigdzie, no, my budowaliśmy wszystko, jak widzieliśmy, wiecie, na filmach NWD. NWD i innych, a wiadomo, tam też to odbiegało od dzisiejszej normy. W ogóle jakąś abstrakcją było polewanie hop na zawody. Ja jakiś czas temu odpaliłem w ogóle edit z tych zawodów. Kraja to ma oczywiście te swoje opo-whipy na pierwszej hopie i tak sobie uświadomiłem, że wtedy nawet nikt nie oceniał tego jako opo-whipa jeszcze, no, to po prostu tail-lip, jakby nikt się nie skupiał na tym, czy to jest opo, czy regular, jakby normalna akcja, no robi whipa, to tam kij z tym, którą kręci, nie? Ja pamiętam Scafunder, że jak pojechałem pierwsza, to była chyba już druga edycja, jak pierwszy raz tam dotarłem z ekipą, to nie użyłem roweru ani razu na trasie. I tak to zostało. Ale na lewak na barze cały czas tak, otwarty. Tak, dokładnie tak, maneta. Ale owszem, no tam pamiętam, że tam dowiedziałem się, że można pić piwo z Frana. No, z Bongo, co? No to na scenie właśnie. No, to były nieoficjalne mistrzostwa Polski. Tak, 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 no. Tak. Nie, no tam afterparty były... Legendarne, no. Super, no. Ogólnie ta lokalizacja, że była ta hala, którą jeszcze udało nam się w ogóle z tego tartaku dostaliśmy z Rzyny. To są takie, jakby wiecie, jak oni tną takiego dużego bala na deski, no to zostają im te boki, no i to jest dla nich odpad. No to my wzięliśmy cały ten odpad i zabiliśmy sobie wszystkie okna, że mieliśmy, wiecie, zamykaną tą halę na kłódkę, tam nikt nie wchodzi. Mieliśmy tam czasami jakieś imprezy, na bębnach chłopaki grali, no mega, mega klimacik tak naprawdę. No to właśnie dzień przed się już zaczynało i to był taki cały weekend jak festiwal tak naprawdę. Tak, no. Nie, super, jakby mega to miło wspominam i na pewno dało mi to taki ogar, jeżeli chodzi o jakąś samoorganizację, o w ogóle rozmowy z klientami i jakieś takie rzeczy. No miałeś 16 lat. No właśnie, kto w tym wieku w ogóle ogarnia takie tematy i to wyszło tak samo z siebie i po prostu się skrzyknęliśmy, ogarnęliśmy coś takiego, no i fajnie to funkcjonowało. Potem niestety, no Marcin to zawsze robił zdalnie, gdzieś tam po prostu mieszkał chyba w Warszawie wtedy, a my z Arturem pracowaliśmy na miejscu nad tym. I jak się wyprowadziliśmy z Arturem na studia, no to jakoś to tak, no ja we Wrocławiu, Artur w Krakowie, Marcin w Warszawie i jakoś tak to wszystko, wiecie, upadło. No nie, ciężko to było ciągnąć na taką odległość, no ale była mega przygoda w sumie, nie? I też jesteś osobą, która mieszka chyba w każdym dużym mieście w Polsce. Bo ty pojechałeś na studia tak, do Wrocławia najpierw, tak? To już były studia fotograficzne? Czy... Nie. Ja studiowałem na Polibudzie mechanikę i budowę maszyn. No i stwierdziłem, że to jednak... To nie to. Potem był Kraków? Tak, potem był Kraków, ale wcześniej w ogóle, bo pytaliście o to, jak zacząłem właśnie, robić fotografia. Zdjęcia. No, to zacząło się od tego, że właśnie robiłem ten film, zrobiłem gdzieś na ten pokaz pierwszy i potem no, nie było mnie stać na kamerę, więc no, wtedy aparaty jeszcze nie kręciły filmów. I no, kupiłem aparat i kupiłem Nikona, bo znajomy miał Nikona, którego mi pożyczał i tam nauczyłem się obsługi, no to stwierdziłem, dobra, to kupię takiego samego. Ja zrobiłem to samo przez niego. Dokładnie. No i spoko, w sumie fajnie wyszło, bo się zajarałem tymi zdjęciami i tym, że można w sumie to dużo łatwiej później edytować i mieć kontrolę nad tym obrazem. I przede wszystkim technologicznie mnie ograniczało to, że nie miałem po prostu kasy na dobrego kompa. Nie byłbym w stanie zrobić takiego filmu, jaki chciałem, no a ze zdjęciami było dużo łatwiej. Po prostu mój komp mógł udźwignąć tego Photoshopa, a później Lightrooma i to robić w takim stylu, w jakim chciałem. No i zainwestowałem gdzieś tam w lampy błyskowe, potem jak przyprowadziłem się do Wrocka, no to robiłem dużo zdjęć na zajezdni. Tam z chłopakami z BMX-a, potem Szymek jeździł dużo zimą na zajezdni z Dawidem, no to też robiliśmy jakieś zdjęcia razem, potem Szymek się przyprowadził do
do Wrocka, no to jeszcze więcej robiliśmy zdjęć, bo też zaczęliśmy jeździć po tych spotach dartowych różnych, a tam no jest gdzie pojeździć. Mówimy o braciach Godzik od tak, razu. Tak, tak, tak. No i co? No to sam tak... się uczyłeś, tak? W sensie... Tak, tak, tak. No i stwierdziłem wtedy na tych studiach na Politechnice, że no to nie jest to, to chyba nie chcę w ogóle tego robić. No i tak z miesiąca na miesiąc podjąłem decyzję, że dobra, to w sumie... Woli jakie są studia fotograficzne? No i gdzieś tam aplikowałem na filmówkę w Łodzi, pojechałem na jakąś rozmowę, ale już widziałem, że to nie jest jakby ten kierunek, w którym chcę iść, bo tam było dużo fotografii analogowej, takiej artystycznej, streetowej i no, nie bardzo mi to się działo. Dostałem się tam, przeszedłem ten pierwszy etap, no ale dostałem się też na Akademię Fotografii w Krakowie, gdzie okazało się, że jest bardzo dużo jakby aktywnych fotografów, wykładowcami, którzy są topowymi fotografami z reklamy, z mody, jakby rzeczy, które może mnie nie do końca interesują, ale które chciałbym poznać i oni są autorytetami, no bo na filmówce w Łodzi ci ludzie też są autorytetami i mają mega wiedzę, aczkolwiek wiele z nich nie, przynajmniej z tego działu fotograficznego, nie jest jakby aktywnymi fotografami. Oni uczą, ale nie do końca jakby... To bardziej teoria? Nie do końca. Tak, no, bardziej teoria. Może nie teoria, ale no, to nie są jakby topowi fotografowie polscy. No a wtedy w tej akademii było tak, że to były pierwsze lata tej akademii i było mega dużo tych fotografów fajnych i dosłownie jak ja skończyłem te studia, no to ci fotografowie odeszli z tej szkoły i zaczęli robić swoje kursy, że po prostu możesz przyjść do nich na sesję i zobaczyć to od backstage'u, nie? I przestali jakby współpracować z tą akademią, więc no też mega farcik w sumie. No i co? I w sumie tyle. No i mieszkałem w Krakowie. Kto cię inspirował? Czy był jakiś polski fotograf? Czy ktoś na kogoś patrzył, że robi takie fajne foty rowerowe? Zawsze mnie Harux inspirował w sumie z Kanady ziomeczek. On robił dużo zdjęć z lampami i zawsze gdzieś to był ziomek, na którego tam patrzyłem. Dalej jest dobry. Tak, no. Dalej jest dobry. Jest mega dobry. No. Mniej rowerów już robi, ale jak robi, no to mega to fajne foty. No. No było paru fotografów, ale też ja dużo się inspiruję jakby nie tylko fotografami rowerowymi, ale też spoza fotografii rowerowej. To nawet nie konkretnymi fotografami, tylko po prostu dziełami, czy to są zdjęcia, czy to są filmy, to po prostu gdzieś, nie wiem, wszystkie rzeczy wizualne, które są wizualnie atrakcyjne, mnie mega, mega jarają i inspirują też do jakichś rzeczy. Wolisz robić z lampami czy bez lamp? No bez, bo mnie roboty. Nie no, zależy od warunków wszystko, no bo są warunki, które są fajne na lampy błyskowe, a są takie, że no nie do końca to działa i nie ma opcji, żeby działało, więc to wszystko zależy od warunków oświetleniowych. Jest na przykład fajny zachód słońca, to nawet mi się nie chce wyjmować tych lamp, bo wiem, że jest sztos światła i nic więcej nie potrzeba. I kiedyś robiłem wszystko z lampami błyskowymi, jak nawiedzony jakiś. A potem zacząłem, w sumie to było chyba na Pucharach Świata DH, zacząłem robić zdjęcia z lampami i zauważyłem, że to jest bardzo jakby, może nie tyle pracochłonne, co problematyczne, żeby zrobić takie zdjęcia, jakie chcę i żeby nie ominąć żadnego lifestyle'u, bo to wiadomo, trzeba wszystko pozbierać do plecaka, zbiec na dół i jeszcze coś cyknąć i zawsze coś mi omijało. I przestałem to robić i zacząłem się adaptować do tego, żeby w każdych warunkach być w stanie zrobić fajne zdjęcie. I no i myślę, że gdzieś tam to się udało i to też była taka fajna szkoła, no bo na slopestyle'u wiadomo, jak robiłem wcześniej slopestyle, jumping, no to łatwo, no bo masz tor, masz zawodników, to jest wszystko blisko siebie, robisz sobie jedną hopę, drugą, trzecią. Mimo, że tor jest długi, no to widzisz, co ziomek robi na pierwszej, na ostatniej hopie, możesz sobie zaplanować, że to trzeba zrobić z tej, to z tamtej strony. No jest to dużo łatwiejsze na zawodach DH, no a nie wiesz, co się dzieje. Błyskasz, nie? Jeszcze na zawodach DH? Czy czasami, robisz? No jak mam czas, to błyskam. No zależy wszystko od briefu tak naprawdę, bo czasami mam taki brief, że muszę zrobić jakieś tam lifestyle'owe historie, jakieś poboczne tematy i nie ma na to czasu. Jak mam dużo czasu na treningi, no to staram się gdzieś tam zabrać te lampy i jak jest na przykład mgła, czy jakieś, nie wiem, kiepskie warunki oświetleniowe, w których lampy jakby mają sens, no to jak najbardziej. Na razie tyle. Zapraszamy na kolejną przerwę. Dziękujemy. Wziąłem nam też vegan nuggets, żebyś spróbował. Vegan nuggets? Nice. Są naprawdę dobry. Naprawdę nice. Dobry. Dobra, witamy. Cześć, Piotr. Cześć, Bartek. Cześć. Jako, że jest to podcast około rowerowy, no to oczywiście musimy zapytać, ile masz rowerów? O kurczę.
Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, czekaj. Dwa, trzy, cztery, cztery. Bo masz elektryka. Pięć, bo jeszcze dirtówka, pięć. Dirtówka, szosa jakaś pewnie? Nie przełaj. No mam DH, elektryka, szosę, dirtówkę i enduro. Ale... DH jest dalej żenona? No właśnie. No. Będzie zawisie na ścianie. To jest dobra historia, opowiedz nam ją. No, miałem kiedyś downhillówkę, to nawet ty pamiętasz jak Whistler tam jeździłem na tym YT, mega rowerek, no ale on był na 2.6 i wtedy wchodziło 2.7 i byłem na jakimś chyba projekcie z Tomasem Żenonem, coś robiliśmy albo na Rampage'u, gdzieś coś byliśmy razem i mówił, że będzie sprzedawał właśnie ten Rampage'owy rower swój, no i ja powiedziałem, że dobra, to ja biorę. No i dogadaliśmy w sumie mega deala i zamieniłem sobie tego YT 2.6 na Żenona Sendera 2.7. No ten Sender nie jest... przerwy, bo będzie słychać nam... Jadą po nas. Jadą po nas. Lecimy dalej. To nie jedzenie było jedzenie. Ten już o jedzonku tylko. No i tak, zamieniłem ten rower, no i go mam w sumie, ale na nim nie jeżdżę. Trochę moja Agata jeździła na nim, zanim zakupiliśmy tego elektryka, którego mamy na spółę. I był to taki fajny bike parkowy rower. A nie, sorry, ona jeździła na mojej endurówce, jeździła na downhillówce wtedy, jak jeździliśmy do bike parków. No ale teraz w sumie jeździmy i na elektryku, i na endurówce, więc no to DH stoi trochę nieużywana, aczkolwiek no chciałbym je odkurzyć, tylko tam jest taki luz na wahaczu, który muszę zlikwidować, bo jest mega denerwujący. Wiadomo jak to, kanion. Tak, pamiętam, że się to zdziwiłem, tork, jak czy sender to... Kiedyś ci odwiedzałem, patrzę jaki rower, to się tam woli, to jest kilkadziesiąt koła w rowerze. Nie, no bez przesady. Nie, no śmieję, ale no jakbyś to kupował po oficjalnym... Pewnie tak, no bo tam jest trochę customowych części, jakieś spanka, koła... A jest podpis? Jakieś... To mi że jest, no, to masz, że no. No właśnie dlatego mówię, że ja ten rower go nigdy nie sprzedam, bo to bardziej kupiłem jako taką pamiątkę, że... No gdzieś tam byłem na tym rentajcie. Byłem za granicą. Kiedyś, dokładnie. Pokazać dzieciom. No właśnie, w sumie jak już mówisz o Rampage'u, to jak jeszcze myślę, że fajnie, że jakbyś tam podzielił się jakąś historią z Rampage'a. No byłem, widziałem. Jak się współpracuje z takimi światowymi zawodnikami jak Szymon Godzik na Rampage'u? No super. Jesteś jego w teamie tak naprawdę super. Co roku. Tak, no kiedyś przecież kopałem dla niego. My tam pojechaliśmy pierwszy rok z Szymkiem, w ogóle pełen freestyle. Jeszcze to było... W tym pierwszym roku to było tak, że tam to było jakoś częścią FMB i tam pozapraszali strasznie dużo takich zawodników slopestyle'owych. Nawet rogatki tam zdołał spaść z klifu. No i my byliśmy tam wtedy pierwszy rok, zero pojęcia w ogóle o tym, jak się buduje. Jeszcze nie ułatwiało to, że nie było wody na samej górze i trzeba było to nosić w takich baniakach. Wiecie, takie jak podlewacze, takie do takich ogrodniczych pestycydów musieliśmy kupić i to taszczyć na górę, gdzie tam jest pół godziny lekko z buta. No, było ciężko, ale no daliśmy radę wykopać we dwóch jakimś cudem tą trasę, jak teraz, nie wiem, jest Roteiro i Przemo na przykład i oni się pocą, żeby zrobić trasę przez w tym samym okresie czasu, jakby na Rampage, no to ja nie wiem, jak my wtedy to zrobiliśmy, nie mam pojęcia, ale pamiętam, że bardzo dużo kopaliśmy. Mieliście i wiadomo, ta trasa nie była tak dopracowana, jak teraz chłopaki to mają, bo też mają wodę, jest dużo ułatwień, ale na tyle, ile mogliśmy, to zrobiliśmy... Myślę, mega robotę i fajnie to wyszło na tych pierwszych Rampage'ach, a no dało nam to mega w kość, ale też mega doświadczenie, my się strasznie dużo nauczyliśmy, jak budować, jak w ogóle co robić, czego nie robić, bo czasami wiecie, przy budowaniu jak to jest, no ruszysz tu ziemię, ale potem... Coś trzeba z tym zrobić, no. Coś trzeba z tym zrobić i trzeba planować parę kroków do przodu, żeby sobie nie narobić dodatkowej roboty i no musieliśmy po prostu się nauczyć trochę na błędach. Sporo osób nam też wtedy podpowiadało z tych lokalsów, jak to robić i jak budować. No teraz jest dużo lepiej, bo na tych ostatnich Rampage'ach jest woda przede wszystkim u góry, jest po prostu mega duży zbiornik i na dole jeszcze drugi i oni przepompowują tą wodę na górę i to jest rozprowadzane przy każdej prawie linii. Do podlewania woda dostępna o każdej porze, prawie w każdej ilości bym powiedział. No i super, super, to w ogóle zmienia perspektywę tego i też jest dużo bezpieczniej, bo ja widziałem takie komentarze po Rampage, że a, bo tu linia Semenuka to slopestyle i w ogóle. No dobra, ale tam jest taki teren, że jakbyś tego nie utwardził, to po prostu cię zasysa, lecisz przez kierę i nara, nie macie. I no jakby trzeba to robić, trzeba to wszystko tak uklepać, że po prostu był beton i żebyś wiedział, że jak lecisz to 10 metrów w dół, no to odjedziesz, a nie cię zasta i przelecisz przez kierę, nie? No jakby to było głupie.
No i dlatego to też wygląda jak wygląda. No, telewizja kłamie nie od dziś, nie tylko TVP, więc wszystko na żywo jest nieco większe. Piotr, jak byłeś, to byłem zdecydowanie. Możesz powiedzieć, nie, no, jako rider. Zdecydowanie jest to hardcore. Szkoda, może same elementy są takie, że są hardkorowe, ale do polecenia, ale jak się pomylisz o pół metra, to cześć, czołem, pozdrawiam. I... Wolałbyś się ścigać na Pucharze Świata w downhillu, czy polecieć rampage na luzie? Ja to bym wolał w ogóle zdjęcia robić. Ale Piotrek może powiedzieć, czy byś wolał, co byś wolał? Startować chyba w rampage'u niż na DH, na tych, i się ścigać. W sensie, no. Ja ze swojej perspektywy, no to znaczy myślę, że nigdy nie uczestniczyłem, nie miałem okazji być na zawodach, gdzie budujesz sam trasę i masz presję i trzeba jeździć i tu ktoś coś dużego poleca. No, raz roku. Ale jak sobie myślę o zawodach DH, to myślę, że zawody DH są, znaczy nie, że większym hardkorem, tylko po prostu tu jednak nastawiasz się psychicznie, masz jedną przeszkodę, którą oczywiście no, nie przetestujesz 37 tysięcy razy tego wielkiego gapa Szymona na przykład, bo wiadomo, wiele czynników. Znaczy, ciężko powiedzieć, no, kto się z czym czuje, nie? Ale ja bym szedł raczej w rampage niż w DH. No tak, tak. A ja mam pytanie, bo jak byłeś pierwszy raz i działałeś z Szymkiem, no to tam kopałeś, bo mu pomagałeś, ale robiłeś też zdjęcia, tak? To była relacja tak, wtedy? Tak, tak, tak. No. I jak... Dużo zdjęć w sumie wtedy. No właśnie, jak to wygląda? Kopałem. No bo z jednej strony masz tak, że oczywiście pomagasz, kopiesz, ale z drugiej strony zapisujesz sobie, nie wiem, czy masz w głowie, dobra, taką historię stworzę, więc tu zrobię foty, czy to jest spontan? O, w kozacki teraz jest pył, to teraz ładuję fotę i jak... Znaczy no, prawa ręka łopata, lewa ręka aparat. Nie no, żartuję, ale no gdzieś tam miałem zarys tego w głowie, jak to zrobić i chciałem, wiedziałem, że jakby, czy wiedziałem, spodziewałem się tego, że więcej pewnie zrobię lifestyle'u niż jakby samej jazdy i tak też wyszło, no i starałem się jak najlepiej ograć tą lifestyle'ową stronę i też dzięki temu, że robiłem zdjęcia tylko z Szymkiem wtedy, no to mogłem się skupić na tym, że okej, właśnie tak jak mówisz, że tu jest pył, tu się coś dzieje, no to brałem aparat, robiłem fotę, a potem wracaliśmy do pracy i jakby miało to sens, aczkolwiek jakbym pracował tak jak dla Red Bulla na przykład robię teraz relacje dla Centrali z Rampage'a, no to muszę zrobić wszystkich zawodników, no to nie ma szans w ogóle. A dzięki temu, że robiłem zdjęcia tylko dla Szymka, to my byliśmy siłą rzeczy zawsze razem i robiłem zdjęcia w fajnych momentach. Jak coś testował, to robiłem od razu zdjęcia akcji, to też wiedziałem, że muszę zrobić wszystko z bomby, nie ma tak, że będzie to robił dwa razy. Ziomek, mógłbyś jeszcze raz? Że na dole w ogóle zrobiliśmy, to Szymek pewnie pamięta, zrobiliśmy taką hopę, taki step down, no nieduży, ale go tak podkręciliśmy, że on poleciał na wprost dwa razy i dwa razy przez kierę strasznie, że na flat w ogóle, ale za trzecim razem zrobił flipa, mówi pod flipa idealnie. No szkoda tylko, że w finałach, jak tam na dole było jeszcze dużo przeszkód, no to w finałach w ogóle nie trafił w tą hopę, poleciał czyjąś inną, bo, no bo się mu pomyliło. Ale, no, ale była. Zdarza się. Nawet ostatnio, jak byliśmy teraz na rampage'u, to gdzieś tam widzieliśmy podjazdę na górę i no, śmiesznie. Kusiła. Kusiła, no nadal jest tak wykręcona. A powiedz, bo jeszcze opowiadałeś o tym, że robisz sesje produktowe, znaczy produkt, lifestyle'owo-produktowe. Teraz... Tak, no to jest taki szeroko rozumiany lifestyle jakby w dzisiejszych czasach, no to wszystkie te sesje takie do katalogu to są sesje lifestyle'owe i no taki to jest szeroko rozumiany lifestyle i no czasami to trzeba trochę zaaranżować, czasami to wychodzi samo, zależy od sytuacji, no ale to są ogólnie te zdjęcia wszystkie, które widzisz w katalogach, jest jakieś, no nie wiem, co tu więcej powiedzieć. A zrobiłeś kiedyś wesele? No raz czy dwa razy? Raz. Dla znajomych, dwa razy. Dla znajomych dwa czy razy zarobkowo? Zrobiłem. Słucham? Dla znajomych czy zarobkowo? Dla znajomych. Szanuję. Też jedną jedno dla siostry ciotecznej mojej i jedno dla znajomego. Bo Bartek, tam podtrzymasz ten aparat, coś tam wiesz, jak to zrobić? Czy... Tak, no z tego pierwszego wesela w ogóle, które robiłem dla znajomego, to była taka ekipa rolkowa ze Skarżyska, mega mocna. To chłopaki tacy, co po railach tam dobrze jeżdżą. No było wesele, które było mega grube i finalnie na tych zdjęciach było więcej mnie niż nie było. Z wesela, więc było, dobrze. Była dobra relacja. Co chciałem się zapytać o te sesje właśnie produktowe, to czy jakkolwiek abstrakcyjnie to zabrzmi, jest w nich czasem jakiś czynnik ekstremalny ryzyka, że trzeba, że musisz nakłonić zawodnika, żeby zrobił jakąś kozacką sztuczkę i tak dalej? Czy raczej jest tak, że idziecie do lasu, no i potrzebujemy zdjęcie, trochę pyłu, trochę roweru po kamieniach i tak dalej? Jak to wygląda, jak robisz? No ja jakby
Po pierwsze, ja nigdy nie kłaniam zawodników, że czegoś robili. Jakby każdy robi to, na co się czuje. Ja nigdy nie sugeruję, co ma robić, tylko pytam, że okej, to może jakby co byś tu widział. No i on mówi to, to, to i to. Ja mówię, dobra, to i to będzie wyglądało dobrze, ale może jakaś sztuczka, która fajnie wygląda na przykład od boku. I on wtedy mi mówi, co może zrobić i to robimy. Jakby nie wyobrażam sobie, żebym mu powiedział, ej stary, weź to zrób. No chyba, że nie wiem, to jest Szymek albo Dawid, których znam bardzo dobrze i wiem, na co, do czego są zdolni. No ale tak nigdy bym nie nakłaniał, bo sam jeżdżę, wiem jak to wygląda i jakby z czym się to je i to no, jest łatwo powiedzieć tak, ale później zrobić, no to wiem, że oni by też czuli presję, no bo to jest sesja dla ich sponsora i to w ogóle jest niepotrzebne, więc nigdy czegoś takiego nie robiłem. Zazwyczaj wygląda to tak, że mamy od 3 do 4 dni na taką sesję, musimy zrobić jakiś tam materiał, jakieś ciuchy czy rowery. No i zawsze jest to zaplanowane z góry, jak to ma wyglądać i jaki mamy brief przede wszystkim i możliwości, miejscówki. Wszystko zależy od miejsca, ale o co pytałeś, bo się skupiłem. Ja tu bardziej nakreślę to pytanie, o co mi chodziło, bo jakby jasnym jest, że jakby nie nakłania, żeby ktoś zrobił coś hardkorowego, tylko bardziej chodzi mi o to, czy w formie, jak jesteś fotografem, to jesteś jakby też projekt menadżerem, że tworzysz wszystko, że jakby ty dogadujesz z firmą, bierzesz zawodnika? Tak, tak, tak. To wygląda tak, że na przykład z Ionem na sesję dogaduję ja wszystkie, jakby proponuję miejscówki i wiem, jakby jestem na tyle mocno w tej scenie, że wiem, gdzie możemy pojechać, o jakiej porze roku i jaki zrobić materiał. No i to jest wszystko organizowane albo przeze mnie, albo trochę przez nich, albo ja daję kontakty, albo już bezpośrednio wszystko bukuję, no wszystko zależy od sesji, no ale można powiedzieć, że jestem gdzieś tam menadżerem projektu zawsze i mam duży wkład w to, jak to wygląda i jak wygląda finalny produkt i też jak jedziemy w jakieś miejsce, to wiem dokładnie, jakie zdjęcia chcę zrobić, w jakiej pogodzie i staramy się też w miarę możliwości wstrzelić w tą pogodę, żeby zrobić taki materiał, jak chcemy. A nie brakuje ci eventu, gdzie byś pojechał na luzie porobić sobie foty na zasadzie jakiś jam lokalny i robisz takie rzeczy, czy jeździsz tylko po świecie i robisz duże sesje, a na przykład odwiedzić, nie wiem, gdzieś tam znajomych, wpaść na chopki, po prostu pocykać sobie dla siebie, dla przyjemności? Pewnie, że tak, pewnie, że tak. I jakby robię to na tyle, ile mam możliwość. Robiłem trochę fotek na dworku na przykład w lokalizacji, której nie będę przybliżał. Kto ma wiedzieć, ten wie. Najlepsze spoty. Tak. I no jest parę miejsc, w których robiłem takie zdjęcia, aczkolwiek no czas mnie mega ogranicza i nawet no kurczę, zrobiliśmy statkiem morskim fajną trasę i nie mieliśmy jeszcze okazji tam porobić żadnych fot i on chce mi urwać jaja i ja nie wiem, co z tym zrobić. No cały rok kopaliście tylko. No w sumie tak, kopaliśmy ponad rok i mieliśmy robić zdjęcia, ale ja mam mega jakby zamysł tej sesji, jak to ma wyglądać, w jakich warunkach i nie chcę tego robić inaczej, bo wiem, że nie ma sensu i nie będzie to wyglądało dobrze i no czekamy na odpowiedni warun i na to, żeby wszystko zagrało. No i mam nadzieję, że się doczekamy kiedyś. Pierwszą sesję już tam zrobiliśmy, wyszła całkiem fajnie, no ale w tych warunkach, które chcę, myślę, że wyjdzie dużo lepiej, no tylko musi to wszystko się... Dawid z Szymonem tam jeździli na tej trasie? Tak, tak, tak. No było widać w ich vlogu. Coś było. Nic nie było widać. Nic nie było widać. A masz takie momenty, czy nauczyłeś się powiedzieć samemu sobie, że nie zrobię danego zdjęcia tak, jak bardzo bym je chciał, że umiesz czasami odpuścić fotę? Że widzisz scenę, wiesz, co tu by super siadło, jakaś akcja, ale wiesz, że to jest w danych warunkach niewykonalne. Tak jak mówisz o tym, że warunki nie sprzyjają pod daną sesję. Czy masz takie momenty, że mówisz sobie, dobra, nie ma co sobie nawet wyciągać sensu aparatu, bo wiesz, że to nie będzie dobrze wyglądać. Ale pytasz jakby w pracy, jak jestem, czy jak jestem sam? Jak w pracy, sam? To wiesz, że musisz dostarczyć, no jakby, właśnie, trzeba dostarczyć materiał i to jakby nie ma wyboru. Tak, tak, tak. No często jest tak, że na przykład wiem, że nie wiem, no na przykład na tym dworku, który wcześniej wspomniałem, wiem, że w ładną pogodę, no nie wyjdą tam fajne zdjęcia, bo jest gęsty las, to wszystko jest takie mega, no że są jakby plamy ze słońca się robią i są mega głębokie cienie i tam ciężko jest zrobić dobre zdjęcia. Robiłem tak kiedyś, bo chłopaki powiedzieli, że idą jeździć. Mówię, a dobra, to spróbuję z lampami. Zrobiłem z lampami i było to, co myślałem, że no jednak lampy nie są w stanie tego udźwignąć. Jakbym miał może 3 razy mocniejsze lampy, to by to wyszło tak, jakbym chciał. No wszystko zależy od warunków. Ja też znam swój sprzęt, swoje możliwości i wiem, że niektórych rzeczy się nie przeskoczy i nie ma sensu, ale zawsze staram się adaptować do warunków i wiem, że można coś zrobić. Może nie wyjdzie to idealnie, ale, no ale staram się zrobić to jak najlepiej potrafię.
A masz zdjęcia w głowie, które chciałbyś wykonać od dłuższego czasu i cały czas czekasz na czas poza dworkiem? No mam, na tej trasie statkiem. I to te ostatnie, jak się udadzą, to... Parę będzie... innych projektów. No, myślę, że wyjdzie bardzo fajnie, aczkolwiek no, myślę, że musimy poczekać do wiosny już, no bo teraz jest tyle śniegu w Bielsku, że raczej może być ciężko. A jeździsz coś zimą poza rowerem, jakieś nartki? Tak, no jeżdżę na nartach, na skiturach trochę chodzę. No aczkolwiek ja nie jeżdżę na nartach, wiecie, całe życie. Zacząłem, gdzieś tam miałem jakieś epizody na nartach, więc nie jeżdżę też jakoś mega super, ale się uczę i mam mega na to zajawę, bo jest to coś nowego, nie czuję się z tym komfortowo, nie jest tak jak na rowerze, że wiecie, mogę sobie walić kurde kilkunastometrową hopę i ja wiem dokładnie, co się wydarzy, jak się zachowam w powietrzu i co może pójść nie tak, a na nartach to jest trochę taka niewiadoma jeszcze, więc jest zupełnie inaczej. Ale nawet znasz takie... proces uczenia się. No tak, tak i nawet takie wiesz, zjazdy gdzieś tam w lasach na jakichś lekkich freeridach, no to jest mega zajawa, bo dla mnie to jest totalnie wszystko nowe i totalnie tego nie znam i nie znam tych możliwości, bo ich jakby nigdy nie przekroczyłem granicy jeszcze na nartach takiego komfortu i no to jest mega ciekawe, żeby się zbliżać do tej granicy i no na pewno jest zajawa w tym. Lubisz się zbliżać do granicy. Tak. Ja mam jeszcze do ciebie pytanie o sprzęt, ale w takiej formie, czy w sumie o was obu, czy kiedyś będzie taki moment, że na eventy na przykład takie będzie się jeździło z telefonem? Tylko? Moim zdaniem nie opłaca się to firmom robiącym aparaty. Może też, ale... Jakby jakość czy coś... No bo czy na przykład do projektów, w których robicie zdjęcia, na przykład dla social mediów, czy jest potrzeba takiej turbo jakości, które są w stanie dostarczyć wasze aparaty? No tak, to nadal jest mega różnica. Masz, wiesz, wymienne obiektywy, możesz zmienić... Wielkość matrycy. Tak, zmienić ogniskową i jakby wszystkie te zdjęcia, które masz, możesz wykorzystać do druku. No te zdjęcia z telefonu, no nie do końca je sobie wydrukujesz, nie do końca to będzie super. Poza tym ciężej, nawet jak masz opcję manualną w telefonie, to ciężej jest manewrować tymi ustawieniami szybko niż jak na aparacie, bo masz wszystko pod ręką, więc no jest dużo plusów, dużo minusów, znaczy minusów, jest parę minusów, które na przykład, wiesz, to przesyłanie tych zdjęć, no ale też jak chcesz mieć dobre zdjęcie, no to musisz je obrobić, jak narzucisz sobie jakiś filtr z Instagrama, no to może to na takim ekranie wygląda super, ale w większej rozdzielczości no już się to nie obroni, prawda, więc... Nie sądzę, żeby to jakoś diametralnie się zmieniło. Jak jeszcze rozmawiamy o rozdzielczości, to jaki jest twój stosunek do digitalu, a do drukowanych magazynów? No ja bym wolał, żeby były tylko drukowane magazyny i żeby tylko drukować zdjęcia, no ale wiadomo, no jest jak jest, tak? Wszystko jest teraz w internecie. 3/4 fotografów pracę straciło. No, dokładnie. Przygotowanie druku to jest w ogóle inna liga, jakby, żeby to tak, dobrze tak. Zrobić. A myślę, że to powoli wraca, bo jakby ludziom też tego brakuje i brakuje jakości i też parę magazynów się zamknęło, parę się też otworzyło i jakby jakość się zawsze obroni i znikają, wiecie, magazyny, gdzie połowa magazynu to są reklamy i jakaś taka nic nie, jakby bezwartościowa treść, a jak są magazyny, które oferują mega jakość i fajny tekst i fajne zdjęcia, no to zawsze się obroni i ludzie będą chcieli to mieć w domu. No a wiadomo, przy natłoku informacji w dzisiejszych czasach, gdzie wchodzisz na social media i tam wszystko do ciebie krzyczy i dostajesz po prostu taką pigułkę w łeb, że nie wiesz, co masz ze sobą zrobić i na co patrzeć, bo jest tyle informacji naraz, no to ten druk, myślę, że to jest fajna taka równowaga pomiędzy jakby tym, co masz dostępne na co dzień, a tym, co możesz dostarczyć jakby do swojej głowy. I no inny jest też odbiór tego, prawda? No też zdjęcia w druku, jeżeli to jest druk dobrej jakości, no to też inaczej się to odbiera zupełnie niż na ekranie. Bo na ekran jakby ci świeci, no papier ci nie świeci, więc też zupełnie inaczej to wygląda. Także ja osobiście chciałbym tylko drukować zdjęcia, ale też wiem, że no często robię, tak jak mnie Kefir pytał na przykład, czemu nie robię zdjęć w pionie. I na przykład zacząłem robić zdjęcia w pionie od 2 lat na Rampage'u. Z tych pierwszych dni, gdzie jest dużo kopania i dużo lifestyle'u, bo wiem, że portrety po prostu wychodzą super i robię tylko piony. I wiem, że mogę to wrzucić sobie na Instastory, może nie chcę mieć tego na swoim feedzie tym normalnym, ale pod stories, ale pod stories jest super i jakby też tego używam, także to nie jest tak, że też... Ja się na tym złapałem, że jadąc na wyjazd jakiś właśnie urlopowy zrobiłem 99% zdjęć w pionie. Bo wiem, że to trafi tylko na stories i jakby decyduje o tym też od głowy, że jakby też... myślę o kadrze w pionie. Tak, zależy od sytuacji, no bo też czasami ja chcę pokazać więcej czegoś, to robię w poziomie, bo bardziej mi siedzi kadr. Jak
No ja też jestem nauczony do tego, że wszystko widzę w poziomie, a nie w pionie, prawda? Więc... Ja już tak, albo 4 na 5 po prostu. 4 na 5 to jest taki właśnie model patrzenia, żeby sobie tam odstępy. To powiedz jeszcze, jak tutaj, jaki wpływ edukacja, którą miałeś w tej szkole w Krakowie, wpłynęła na twoje zdjęcia, które robisz? Bo opowiadałeś wtedy, że wywołałeś jakieś zdjęcia na szkle, tam było kilka jakichś takich fajnych projektów. Tak. No robiliśmy kilka rzeczy, których na pewno nigdy już nie będę robił. I no, nauczyło mnie to sporo rzeczy, których tak naprawdę nie chciałem wiedzieć, a wiem i się z tego cieszę. Jaki to miało wpływ? No nie wiem, to ukształtowało mnie jako fotografa na pewno i to jakby z każdej lekcji wyciągnąłem coś dla siebie. To jest tak, że jakby możesz się nauczyć wszystkiego, ale jeżeli nie wiesz, jak to wykorzystać, to nigdy nie przyniesie to efektu. Ja po prostu wiedziałem dokładnie, co chcę robić, bo wiedziałem, że chcę robić te zdjęcia rowerowe i nadal chcę jakby się w tym specjalizować. I jakby ukształtowało mnie to w ten sposób, że nie mam postrzegania już na zdjęcia jako tylko rowerzysta, tylko ogólnie jako fotograf, że jakby widzę rzeczy w trochę inny sposób, mam wrażenie. To jest tak jak, nie wiem, rowerzysta idzie na miasto i idzie wszędzie i mówię, wow, jakie schody tutaj, lądowanie, to wybitko. No, tak jest. No, więc ze zdjęciami jest podobnie, jakby widzę kadrami. Ja wyjmuję telefon na przykład i chcę zrobić zdjęcie, ja już wiem, jakie zdjęcie zrobię, bo ja oczami widzę kadry. I to, fakt. To jest na tej zasadzie, no, jakby tak to działa. I to też mnie ukształtowało pod tym kątem. I też, żeby widzieć rzeczy trochę jakby postawiłem się wtedy jako fotograf trochę z innej perspektywy, że nie jako rowerzysta, tylko jako osoba poza, żeby to też przynosiliśmy swoje zdjęcia, omawialiśmy je i widziałem, z jakiej perspektywy ludzie na te zdjęcia rowerowe patrzą, nie mając pojęcia w ogóle o tym, czym my się zajmujemy. Więc to też mi dało takie pojęcie, okej, to można to tak to widzieć i jakby No fajnie, dużo takich małych smaczków, które na pewno dały mi dużo. Więc... Poleciłbyś taką szkołę osobie, która zaczyna fotografię i chciałaby pójść w kierunku sportów? Kurczę, teraz to ciężko powiedzieć, bo sporo się na pewno zmieniło. Na pewno bym polecił, bo nigdy, wiecie, wiedzy nigdy nie jest mało i nigdy nie zaszkodzi, tak jak z książkami, czy no, ogólnie z edukacją, no jakby nigdy... No, od nadmiaru głowa nie boli. Wiadomo. Zawsze mało. No, także jak najbardziej, jak ktoś chce iść w tym kierunku, no ale przede wszystkim to jest, wiecie, no jak pójdziecie na kurs, to nagle nie zaczniecie robić super zdjęć, no jakby trzeba je zacząć robić, więc to do tego się wszystko sprowadza, no praktyka. No jak ktoś czegoś bardzo chce i będzie to ćwiczył, to jest jak, nie wiem, no jak ze wszystkim, czy z jazdą na rowerze, czy z ćwiczeniem na siłowni, to jest, no jakby potrzebujesz praktyki, regularności i wtedy na pewno osiągniesz jakiś tam sukces, tak? A po ilu latach myślisz, że miałeś już kontrolę nad tym, co robisz, jeżeli chodzi o zdjęcia? Także wiedziałeś jakby, czym to się je, co chcesz uzyskać na sesji i działać? No myślę, że parę lat mi to zajęło, ale ile dokładnie, to nie wiem. Na pewno po tej szkole dużo jakby złapałem taką kontrolę i świadomość tego, co robię. I no wcześniej, jeżeli chodzi o zdjęcia stricte rowerowe, jakby w tej szkole też wychodziłem poza moją strefę komfortu, robiliśmy zdjęcia jakieś produktowe, zdjęcia fashion, zdjęcia reklamowe, analogowe, no jakby przeszliśmy przez wszystkie dziedziny fotografii, to dało mi bardzo dużo, ale jeżeli chodzi o zdjęcia rowerowe, no to czułem już się wcześniej komfortowo, no bo wiedziałem mniej więcej, jak rozstawić lampy, gdzieś sobie, wiecie, szukałem w internecie, co i jak, analizowałem zdjęcia na przykład. I w tych zdjęciach rowerowych czułem się komfortowo, nie czułem się komfortowo w innych rzeczach, ale po tej szkole dużo mi to dało, zacząłem też robić inne projekty, bo robię też dużo różnych zdjęć, no nie chwalę się tym jakby nigdzie na Instagramie i nigdzie tego nie wrzucam, bo chcę, żeby te moje social media jakby wyglądały w konkretny sposób, no ale też robię zdjęcia studyjne, reklamowe, zdjęcia jakieś czasami fashion, jakieś tam inne tematy, które są około, jakby poza rowerowe, no ale jakby chcę stricte się specjalizować w tym, prawda? A będziesz jeszcze kiedyś kręcił wideo na przykład? Nie, chyba nie. Nie wiem, no w sumie czemu nie? Jakby mi ktoś pokazał, jak to obsługiwać. To jest to, nie? To chyba tak. Chyba nigdy nie miałem tak, że mi ktoś, tak jak na przykład, nie wiem, Kefir, że mi pokazał, okej, to tu musisz zrobić tak i tak. I jak myślę, że mógłbym fajnie nagrywać i też czasami mam taką ochotę, że mówię, kurczę, to jakby na zdjęcie nie siedzi, ale na filmie byłoby. Na filmie zajebiście, nie? Jak ktoś robi na przykład crank flipa, czy jakieś tam inne rzeczy, to wiem, że można by to super ugrać i ja często jak pracuję z filmowcami, to im też pokazuję,
Wiecie, bo filmowiec siedzi tutaj i robi to, a ja idę na przykład, robię coś z innego kadru, kadr. I mam inną perspektywę i mówię, stary, zobacz na to, nie? Jakbyś to trochę poruszył, to no, zajebiście, idzie i to robi na przykład. I często fajna jest taka praca fotograf-filmowiec, bo wymieniamy się pomysłami. Dużo się uczy. Tak. I myślę, że jakby na tym polega dobra współpraca, żeby się też dzielić pomysłami. I myślę, że kurczę, miałbym zajawę, tylko nie mam jakby też takiego czasu. Backgroundu do tego i wiedzy wystarczającej. Musiałbym pewnie trochę nad tym popracować. Widzę, że nas ograniczają podobne tematy, bo to samo, także chętnie bym lepiej filmował, ale jak myślę o tym, ile musiałbym wiedzieć, wiedząc, ile muszę wiedzieć fotografii, żeby to działało na tym poziomie, że... Tak, musisz to potem jeszcze, wiesz, przerobić wszystko, edytować, mieć odpowiedni jakby... sprzęt, jakby... Znaczy, mój sprzęt myślę, żeby to udźwignął, ale no jest na pewno dużo więcej zabawy i roboty z tym. Postprodukcji, tak żeby masz pomysł, jakby to dobrze wyglądało, ale wiesz, że ja mam na pewno tą blokadę, że myślę o tym w kategorii, że zanim będę w punkcie, że będę z tego zadowolony, to mi jest strasznie dużo czasu. Znaczy, ja ze swojej perspektywy powiem wam, no bo zdjęcia też jakieś tam telefonem robię, ale no jakbym... Pamiętam, jak chodziłeś do nas na szkolenia. No, dokładnie, u Kopra tam siedzieliśmy i było szkolonko. Starałem się robić, jakby kombinować ze zdjęciami. Finalnie gdzieś tam bardziej siedzę w tych filmach, chociaż jakby i tak najwięcej składam materiałów, ale jak dla mnie porównanie jest takie, że jak zrobisz zdjęcie, to zdjęcie jest takie, że musisz trafić w moment, bo jak nie trafisz idealnie w moment, na przykład wyciągnięcie sztuczki, no to już masz trochę po robocie. Z wiadomo, tej perspektywy jest prościej. Więc... Wiadomo, możesz dobić trochę gdzieś tam, żeby zdjęcie wyglądało ładnie, ale jak przegapisz ten moment, no to jest koniec. Nie? Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o filmowanie, to idealnie dana klatka też powinna być idealnie, no bo to wiadomo, że jakby wyciągnięcie całe w kadrze, ale jak gdzieś ci tam urwie, no to możesz jakoś koncepcyjnie to zrobić i powiedzmy więcej, wydaje mi się, że więcej w filmie możesz w postprodukcji naprawić, niż i na zdjęciach. No bo na zdjęciach to jest jeden strzał. No na pewno, tak jak mówisz, zdjęcie to jest moment, a film jakby najlepiej, żeby opowiadał jakąś historię, albo żeby był, no też na przykład oglądałem wczoraj mi wyskoczył na YouTubie w ogóle edit Kefira i Szymona z Rampage'a 2000. To było 17 chyba? To co, albo takie 18? Vlogi przed? 18, tak, były takie trzy vlogi. Super, to jest... No i ta trzecia w ogóle, ten trzeci odcinek jest tak zmontowany, mega, bo on jest tak ograny mega lifestyle'owo, właśnie dzisiaj to Kefirowi mówiłem, że no, to jest super edicik i tam jest bardzo dużo lifestyle'u, takich ujęć by się wydawało z dupy, ale one pokazują super klimat i to jest właśnie to, czego mi brakuje w zdjęciach, bo tam wiecie, są detale, na przykład powiewający jersey i że tutaj wieje i Szymek mówi, jak to wygląda i mi to mega brakuje na zdjęciach, bo ja na zdjęciach muszę to zupełnie inaczej ograć i widzę, jakie to jest łatwe na przykład przy filmie, a przy zdjęciach, żeby przekazać ten sam jakby motyw czy przekaz, no to jest dużo trudniej, bo po prostu muszę to albo złapać, jak to widzę i to zawsze mam taki odruch, że dobra, to jest to, robię zdjęcie. Czasami gdzieś tam to muszę zaaranżować mniej więcej, a jakby w filmie jest to dużo łatwiej no, zrobić, no bo gdzieś tam, wiesz, filmujesz wszystko, co widzisz, po prostu tak, jak widzisz. Rejestrujesz. Właśnie. Tak, i to potem sklejasz w całość i też, tak jak Kefir mówił, jemu się buduje historia po prostu w głowie i on dokładnie pamięta ujęcia, które robi, bo dokładnie wie, jak ma film później wyglądać i ja też mam coś takiego ze zdjęciami, myślę, że każdy artysta i twórca ma coś takiego, że buduje sobie gdzieś tam jakąś historię w głowie i wie, co chce przekazać i w jaki sposób, więc... No w filmie jest to super, bo można to ograć z takimi fajnymi smaczkami, detalami. No na przykład jakbym zrobił zdjęcie powiewającego jerseya, to wiadomo, no tak. Jakby nic to nie mówi. No, a na filmie wygląda to zupełnie inaczej, prawda? No i też masz dźwięk. I nie tak, to tak, jest tak. Też zupełnie inne spektrum przekazywania informacji. Ale jak dokładnie, mówię, dokładnie. Często piszę i łączę to ze zdjęciami, tak, i tak wiem, że jestem ograniczony gdzieś tam w pewnym stopniu. Tak. Ja w ogóle mam mega szacun do filmowców, bo to jest strasznie w ogóle... Ciężka robota, w sensie zbudować całą tą historię, żeby jeszcze opowiedzieć to wizualnie, dźwiękowo, jeszcze to poskładać, pokolorować, to jest mega, mega dużo pracy. A w dzisiejszych czasach, gdzie masz tego kontentu tyle, że żeby się skupić na filmie, to i tak masz... Tak, raczej, i żeby tak, to masz potem ktoś jeszcze docenił, prawda? No bo wiesz, jak spojrzysz na wyświetlenia, to zazwyczaj taki shit content ma najwięcej wyświetlenia, ktoś zrobi mega edit i a, kolejny tam edit i o nie, 5 minut trzeba się skupić, to nie odpalam na razie. Dokładnie. Jednym z pytań na koniec, bo jestem przekonany, że moglibyśmy jeszcze kilka godzin gadać, bo mega się z tobą rozmawia, ale czy jesteś generalnie zadowolony ze swoich zdjęć? Generalnie nie. Tak znaczy, sobie. Ja mam coś takiego, że
bardzo podziwiam jakby pracę innych i mega mi się podobają zdjęcia innych osób, fotografów, ale zawsze jakby nie jestem do końca zadowolony ze swoich zdjęć. Zazwyczaj, no jakby no mega często tak naprawdę, bo wiem, że coś mogłem zrobić lepiej, że tu zabrakło czegoś. Czasami to jest trochę z mojej winy, czasami to jest z winy osoby fotografującej, czasami to jest z niczyjej winy, bo na przykład wiecie, wieje, czy... Zmieniły jest, się warunki po tak, prostu. Tak, zła pogoda, jakby jest dużo zmiennych i wiem, że kurczę, no mogłoby być jakby jeszcze odrobinę lepiej. No. I ja mam też coś takiego, że jakby zawsze dążę do tego ideału, którego pewnie nie ma i który nie istnieje i... No nie wiem, no taką już mam przypadłość i nic z tym nie zrobię. Jesteś nie, perfekcjonistą? Myślę, że tak. No kiedyś w ogóle byłem jakimś ultrasem, jeżeli chodzi o ostre zdjęcia, tak jak Szachu wcześniej mówił to. Sharp terrorist. No masakra, po prostu wszystko musiało być w punkt i jak coś było dosłownie trochę nieostre, to już było do śmietnika dla ale mnie. Ale ty i Kefir przez to, że dostawałem takie proste informacje, że to jest do dupy. To nie było Mateusz, no stara się fajnie, tylko to jest do dupy. No naprawdę wiem, że mnie to ukształtowało jako osoba, która też wiedziała, że kurde, no jak nie dostarczam czegoś, co jest warte do wrzucenia na główną stronę, to w ogóle nie ma sensu się w to bawić jakby. Tak. No ja teraz, no mówiłem wam wcześniej, byłem właśnie w jury w takim konkursie fotograficznym właśnie rowerowym w Finlandii, który chyba teraz jakoś będą te finały i tam w jury było jeszcze paru filmowców i fotografów i głosowaliśmy na zdjęcia, dostaliśmy 10 najlepszych zdjęć, na przykład tam była jedna fota, która ja już na Lowresie widziałem, że jest out of focus i rider jest, wiecie, zblurowany, a drzewka super ostre, nie? I ja sobie tak myślę, kurczę, w życiu bym w ogóle nawet nie wysłał tego zdjęcia na taki konkurs i jakby wiecie, dla mnie to było od razu out i sobie tak pomyślałem, kurczę, ale w sumie fota spoko, jakby moment idealny i w ogóle jeszcze wklejony rider gdzieś między drzewami z fajnym gięciem, słoneczko, zachodzik słońca, mówię, nie no wszystko super, tylko ta ostrość, nie? I gdzieś tam go tam uplasowałem w top 10, nie na samym końcu, bo było jakieś gorsze zdjęcia, ale no na pewno dużo na tym stracił i no myślę, że nie wiem, no bycie takim terrorystą trochę dla samego siebie jest dobre, ale też jest czasami złudne, no można w tym polecieć, no. A jak się czujesz oceniany przez innych kategorii, jak, czy startujesz zacznijmy od tego, czy startujesz w konkursach fotograficznych typu Red Bull Ilium? Tak, w tym konkursie startuję, ale tak to rzadko w ogóle startowałem w konkursach, bo nigdy jakby nie czułem, żeby te zdjęcia były na tyle dobre, żeby gdzieś tam mogły coś wygrać. Ja tworzyłem gdzieś... nawet na Facebooku grupy. Głosujemy na Wolisa. Cała Polska głosuje za Wolisa. A, to no, tak było. No. Polacy przyjmują opinię. Ale właśnie, ale to jest na przykład konkurs, w którym nie liczą się dobre zdjęcia, tylko ilość fanów tak naprawdę, nie? I te zdjęcia ale zawsze... Ale też już nie. Ja już wtedy nawet to było takie zdjęcie, że tam ziomek leci w jak to się bandzie. Nazywa? Że to jest... Nie, Rust, ale tak. Mówili na to pielucha, nie? Czy jakoś... Nie, czy... Rust chyba, no Rust. Rust, że zarzucasz tyłem, no tak, żeby tak. Był dużo kamieni. Albo tak. Ja wtedy z Nikiem Peszczetto miałem taką fotę i mega w ogóle tam obiektyw był cały w piachu, w ziemi, w kamieniach i no poświęciliśmy się dla tej foty. Była całkiem fajna, no ale jak zobaczyłem inne zdjęcia z zajebistym światłem, super kadrem, to mówię, kurde, co, jak ja to mogłem w ogóle zrobić, nie? I tak w ogóle nie chciałem jakby tam być w finale nawet tego konkursu, bo jeszcze czułem źle sam ze sobą i no gdzieś to jest no nie wiem, gdzieś mam tak, że wiem, że coś można zrobić lepiej i jestem taki krytyczny wobec siebie. Skromny. No nie wiem, myślę, że krytyczny. Super, Wolis, mamy dla ciebie mały prezent. Mamy dla ciebie książkę Youpreneur. Proszę bardzo, będziesz mógł dziękuję sobie bardzo. Porozkminiać jeszcze o generalnie o sobie, o marce osobistej. Super, dziękuję. Także mamy zawsze na koniec taki mały prezent. No i klasyczne pytanie, Wolis. Produkt lub usługa do stówki, które sprawiły, że się uśmiechnąłeś ostatnio. Produkt... Czekaj. Co by to mogło być? Do stówki? Do stówki, no. Ale to może być... Co chcesz? Okay. Coś, co sprawiło, że się uśmiechnąłeś. O, wiem. Niedawno sobie... A to nie było do stówki. Ale na przykład... Kupiłem sobie ostatnio powerbank. No, jakby nie sprawiło to, że się uśmiechnąłem, ale kupiłem powerbank, którego zawsze potrzebowałem, a nigdy nie miałem i w sumie na pewno mi to uratuje. A to do telefonu czy do aparatu? Do tego i do tego. Taki Xiaomi 20 tysięcy mAh za dokładnie 99 zł, aż byłem w szoku, że to jest takie tanie. To jest super pojemność i na pewno mi to uratuje tyłek na niejednym tripie, bo już nieraz mi się zdarzyło, że
ląduję gdzieś za granicą, telefon rozładowany po locie i nie wiem jak nawet włączyć Google Maps i muszę ładować gdzieś to z laptopa po drodze, więc na pewno mi to ułatwi życie. Znam temat. Wiesz, co to jest? Odpalony. Jakby mam te same problemy, więc wiem od... Nie pamiętam o tym, żeby naładować. Dokładnie, problemy trzeciego świata. No, gdzie cię można znaleźć w internecie? Na Instagramie pod hashtagiem, nie hashtagiem, na koncie Wolis Foto i na Facebooku tak samo. Chyba Bartek Woliński Wolis Foto. A strona internetowa? No, już zapomniałeś. Tam się chyba tam... chińskie trading się odpali, pamiętam. Tak, że... no, tam jest chińskie porno, tylko nikomu nie mówcie. Nie no, była też taka śmieszna sytuacja, może na koniec. Ukradli mi domenę generalnie, bo zmieniłem kiedyś maila i miałem takie tamtego maila przypisanego, jakby domenę przypisaną do starego maila. Zmieniłem maila i no niestety zapomniałem o domenie. I gdzieś tam to się przedawniło, przychodziły maile, nikt nie zadzwonił. No i nagle wchodzę pewnego pięknego dnia na moją stronę internetową, a tam chiński warzywniak. Po roku było chińskie porno i już tak zostało. Także no, stronę mam cały czas w trakcie, ale no, wrzucam wszystko na bieżąco na Instagram, więc zapraszam na Instagram. No, pewnie tego nie sprawdziłeś, ale ja sprawdziłem, to znaczy Wolis po chińsku. Co? Płodny. To Agata się ucieszy. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki wielkie. Właśnie mieliście okazję usłyszeć Wolisa, który jest osobą, która lubi być bardziej z drugiej strony obiektywu. Cieszy mi się, że dał się przekonać do wywiadu. Dzięki Flair Motion mamy dostęp do dzisiejszego studia i do dzisiejszej rozmowy. I dziękujemy też Olkowi za to, że rozgrzał nam Wolisa przed rozmową, bo Bartek początkowo był lekko niechętny, bo już wydawało mi się, że wystrzelał się z tematów, a okazało się, że w sumie nie mogliśmy prawie, że skończyć rozmawiać. Oczywiście moglibyśmy ze swoim dobrym kumplem gadać bardzo długo, ale wyszło naprawdę wiele fajnych informacji. Ja się jaram, bo to jest zawsze inne spojrzenie na fotografię, którą ty mi przedstawiasz. Tutaj mamy reportera ze światowych zawodów, więc dużo fajnych smaczków, naprawdę super się słuchało Wolisa. Tak, życzymy wam takich przyjaciół w życiu jak Wolis i takich samych dobrych mordek, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. A gościem kolejnego odcinka będzie nikt inny jak Dawid Godziek, czyli nasz mistrz slopestyle'owy i BMX-owy. Tak, człowiek orkiestra, człowiek, który nie tylko jeździ na rowerze, ale jest też sprawdzonym biznesmenem, ale o tym już w kolejnym odcinku. Mówili do was Mateusz Szachowski i Piotrek Krajewski. Widzimy się w kolejnym odcinku.